Cześć, witajcie, z tej strony Artur Przyby. Znajdujemy się w studio Fansportu, a ze mną gość nieszablonowy. Nie mylić z ochroniarzem z Tindera, bo jest ochroniarzem na fejmie, Nikola Milanowicz. Witaj, Nikola. Witam, cześć. Cześć, Nikola. Nikola, zaprosiłem Ciebie tutaj, ponieważ chciałbym z Tobą porozmawiać troszeczkę o freakach, o których nie mam pojęcia, ale Ty znasz to od środka. Chciałbym z Tobą porozmawiać o sporcie, bo jednak wybrałeś tą swoją karierę gdzieś sportową i nią podążasz. No i chciałbym troszeczkę porozmawiać o Tobie i właśnie od tego tematu chciałbym zacząć. Powiedz mi, jak to się stało, że w 99 roku Chorwat trafił do Polski? Serb, nie Chorwat. A, Serb, dobrze. Serb, no wiesz co, mama jest Polką, tata jest Serbem. W 70 roku, się, w 71 czy drugim się poznali w Zakopanem, dokładnie Rabka Zdrój, do dzisiaj ta knajpa jest Siwy Dym. No i ojciec zapoznał mamę, zabrał ją do Serbii. No i tam mieszkaliśmy, znaczy ja mieszkałem do 99, w 99 zapadła decyzja, kończę średnią szkołę. Wiadomo, że na tych Bałkanach do dzisiaj sytuacja jest taka nieciekawa. Chcieli mnie trochę może uchronić od tego towarzystwa, od tego wszystkiego. Ujedziesz do Polski na 3 miesiące trochę zarobić, wakacje się zbliżały. Znaczy tak już kończyłem szkołę, już tam jeszcze było w trakcie bombardowania. Mówię, Nikola, jedziesz, czy chcesz? Ja mówię, no pojadę, spróbuję. Wtedy się trenowałem judo, zawodowo byłem juniorem, byłem w kadrze juniorów w Serbii, znaczy była Jugosławia, przepraszam. No właśnie, to jest wszystko tak poplątane. Tak, jeszcze była jeszcze Jugosławia i były marki jeszcze wtedy, bo wiem, że przyjechałem do Polski, miałem 10 marek, jedne spodnie, jedną podkoszulkę, jedne buty. Wszystko miałem po jednej sztuce, bo oczywiście no bieda była u nas, strasznie bieda. No. Zaczęła się wojna, wiadomo jak to na tej wojnie, każdy cierpi i tak dalej. Znaczy, no nie mogę powiedzieć, że jestem uchodźcą, bo mama jest Polką, mieliśmy tu rodzinę. Rzeczywiście tutaj jakby wszyscy mi pomagali od pierwszego momentu jak przyjechałem. Ale tak nie chciałem pomocy, chciałem wszystko sam zrobić. Mhm. Bo mówię, miałem czy przyjechać, bo mój kuzyn miał firmę budowlaną, do dzisiaj ma firmę budowlaną. Chciałem tam trochę... Ale nie jest to abuz. Nie, bo abuza nie pracowałbym, bo tam ludzie, różne rzeczy się dzieją na budowie. Okay. Ostatnio nawet nakręcaliśmy jakieś tam właśnie na budowie. Także nie, to nie abuz. No i tam pracowałem na te i tak zostałem w Tomaszowie Mazowieckim. Mieszkałem i mówię, nie no, muszę trenować judo. No i tak się załapałem na gwardii. Jak się załapałem na tej gwardii łódzkiej, no to już tam zostałem i już później mówię, nie, już jak w Serbii tak i tak mówię, do dzisiaj ta sytuacja jest taka nieciekawa, nawet ostatnio jakieś tam dzieciaki właśnie tutaj gdzieś tam z bronią wszedł do szkoły, pozabijał. No właśnie, ja mówię, bo to jest tak właśnie, mówię, Chorwacja, Serbia, Jugosławia, to jest wszystko tak pomieszane, poplątane, no bo to wiadomo, ale ja bym chciał Ciebie zapytać, Kosowo jest serbskie, nie? Tak, Kosowo jest serbskie. No jest, no tutaj no bo to właśnie to jest Serb, taki... każdy Serb mówi, że jest Kosowo serbskie. Tu jest wina trochę na naszych Serbów, że się sprzedali trochę na Kosowie, bo tam wiadomo, że na Kosowie, no kto był i kto zna historię, to są Albańczycy, którzy mają dużo pieniędzy i po prostu no główny handel narkotyków i wszystkich takich ciemnych interesów jest w Albanii, każdy wie. Tak, to jest tam jest. Oni mają pieniądze, oni tylko tak. Albania tak wygląda z boku, że jest biedna, jest częściowo biedna, częściowo bardzo bogata, tak? Tam zobaczy samochód za nie wiem, 100-200 euro, a obok niego stoi samochód za 100 tysięcy euro, tak? Ja w ogóle byłem w szoku, będąc w Albanii 4 lata temu, bo tam w ogóle kultura to jest taka, że na mnie spojrzeli się ludzie na, jak na idiotę w kurorcie. Że papierek po, nie wiem, po czym tam, do kieszeni schowałem, bo oni to rzucają na ziemię, nie? Tam... No ale w ogóle na tych Bałkanach jest wszystko tam po prostu, trochę zupełnie inaczej, no nie? Ludzie zresztą nie wiedzą, nawet mówię, mam oferty jakieś turystyczne, żeby odprowadzić do takich miejsc, gdzie tam, nie wiem, są nowe osiedla, obok jest osiedle kartonowe, gdzie Cyganie mieszkają w kartonach, tak? Także to jest po prostu inny świat, tam się zatrzymał, siadł 30 lat temu i tak stoi do dzisiaj. I wiesz, jak ja tu przyjechałem, mówię, no nie mogłem się trochę odnaleźć na początku, ale fajnych ludzi trafiłem, którzy do dzisiaj mam z nimi kontakt, pomogli mi, żeby się odnaleźć. Mówię, pracowałem na budowie, pamiętam, 3 zł miałem na godzinę. No i byłem bardzo szczęśliwym chłopakiem, później się do Łodzi przeprowadziłem. Nie, najpierw rok czasu jeździłem z Tomaszowa do Łodzi codziennie, 16:30 miałem busa, wieczorem wracałem i tak w rok czasu mówię, no w końcu muszę gdzieś pojechać.
zacząć, tak? Trochę się bałem, bo wiadomo, że w obcym, znaczy obcym państwie, nie takie obce, ale mówię, pojechać gdzieś, od nowa coś zacząć w Łodzi, bo tutaj maszło się zaklimatyzowałem. Tak, bo większość życia byłeś właśnie w Serbii i nagle no i jechałeś tutaj, do Polski. No właśnie na ciekawość, że właśnie blisko mieszkamy, właśnie wojska, gdzieś tam oni ćwiczenia mieli i akurat samolot gdzieś leciał, a my po bombardowaniach byliśmy tak 3 miesiące, to gdzieś tam się chowałem, gdzieś tam, no wiadomo, że ten strach, jak słyszał człowiek samolot, że gdzieś tam, no 19 lat miałem, to mówię, no tak, psychika jednak, człowiek, no cierpiał, no każda wojna, nawet ta dzisiaj, co w Ukrainie jest zła, no niestety później to psychicznie zostaje u człowieku, u mnie do dzisiaj to zostało, jakieś takie odruchy i tak dalej. Nie, ludzie gdzieś tam machają samolotem, jak widzę samolot, nie chcę się za bardzo machać, bo... No tak. Wiesz, ale mówię, to jest dłuższy temat i to jest... Kurde, no nie będziemy tu o polityce gadać. Nie będziemy, dokładnie. Nie będziemy, tak. Ale... Bo ja chcę ale... pogadać o tobie, wiesz? I... Właśnie, no fajnie to, że właśnie z takich właśnie słowiańskim, jesteśmy słowiański naród, że właśnie, że mama i tata się poznali, ona pracowała... Ona była, pojechała na czas, a w weekendy pracowała jako kelnerka właśnie tutaj. Tata w latach wtedy, w tych 70-tych, Serbia, Jugosławia stała bardzo mocno. Stary miał dużo kasy, jeździł po Europie. Tak. No i akurat w Polsce. Zawsze pewnie przez Balaton jechał do Polski, tak, co? No tak, bo to tak. Balaton kiedyś to był, wiesz. On miał tego Citroena z paczek taki, no to jest, no kurczę, no to te samochody, no wiadomo. Ale mówię, ja to trochę żałuję, że w tych czasach nie jestem wtedy już urodzony wtedy, bo inne czasy były, fajne czasy były. Jedno auto, nie było komóry, jak ludzie spotykali się, kolegowali się. Żeby wyjść, pograć w piłkę, to stałeś pod oknem i kolegę wołałeś, nie? Tak, a nie, tak, chodź, tak. Wychodzimy, dawaj, albo a tu i tu za chwilę. Teraz dziecko, nie wiem, no piąta tak. Klasa, nie na drzewo się nie mi do góry wepnąć, a co dopiero. Dzieci nie wiedzą, co to jest trzepak. Tak. Co to jest, nie? Ja na trzepaku dostałem parę razy w piedziu od ojca właśnie. Zamiast jak dywanu. Ten dywanek, zamiast dywanu. Tak było, no. Bo my siedzieliśmy na trzepaku, ojciec przyszedł ze szkoły. Ja z matematyki bardzo słaby byłem i ojciec przyszedł, zobaczył tam same jedynki, jak mi ten. I to teraz na przykład ja krzyknąłem na mojego młodego przedszkola, krzyknąłem, no trochę, tak, no krzyknąłem, mogę powiedzieć, bo coś tam odwalił, to te panie obok się patrzą się tak na mnie dziwnie. Ja mówię, no kurczę, no trzeba trochę wychować te dzieci troszeczkę, bo to później 17-18 lat, no, mogą być problemy, tak? Ja jakiś czas temu robiłem wywiad z Piotrkiem Jaroszem i rozmawialiśmy też, bo my jesteśmy z lat 80. i jakie było wychowanie rodziców, to powiem ci, że komentarze pod wywiadem się wysypały takie, ile wy macie lat, wy w takim razie starzy jesteście, jak to takie wychowanie, że wiesz, bo ludzie w dzisiejszych czasach nie wiedzą, że ojciec z matką wziął pasa i przypieprzył po prostu, nie? Kurczę, ja do dzisiaj pamiętam lanie. Do dzisiaj. A w wieku 16 odwaliłem taki numer z kolegą. To tak, przyjechała policja, stukła mnie policja w domu, w klatce, na komendzie i później jak przyjechałem do domu, znaczy rodzice po mnie przyjechali, to tak, mama mnie stukła, bo w taksówce mi takie plaskacze dawała i w domu tak samo dostałem w pierdziel. Ale no, tak było trzeba, tak było wychowane. Było jak ten kij normalnie, którym kim po dupie chcesz dostać, no. A matka wzięła odkurzacza tym plastikową rurką. Jak się złamała plastikowa, to kupili metalowa i wtedy już w domu był spokój. Jak odkurzacz był zmieniony na metalową rurkę, to wtedy już w domu był spokój. Także tak. Troszeczkę inaczej to było. I to było. Były piękne czasy. Ja na przykład pamiętam, że w swoje 18 urodziny, jak wyszedłem na podwórko, to pewnie ty też tak miałeś, że był taki, wiesz, trzeba było 18, nie wiem, dostać pasów, tak, prawda, od kolegów. Tak. Powiem ci, że moje towarzystwo nie chodziło w dżinsach, nikt nie miał paska. I na moje nieszczęście przy śmietniku stała stara pralka. Aha. I wzięli ten szlauf od wody. Człowieku, wiesz, jakie to jest grube? No to powiem ci, że 18 pamiętam do dziś. Ale nie będziemy o tym rozmawiać. Ja bym chciał się ciebie zapytać jedną rzecz taką, bo ty przyjechałeś do Polski właśnie. Tutaj na początku nie było ci łatwo i w ogóle, ale jaką rolę odegrała w twoim życiu twoja kobieta, z którą no, masz dziecko, prawda? No dwójkę. Znaczy ja to no dwójkę, tak. Troszeczkę taki jestem. Życiowy, tak w sensie kobietowo mam jedną, znaczy byłą kobietę, którą mam 15-letnią córkę
I teraz mam obecną kobietę, która mamy dwójką dzieci, no nie? No musiałem też trochę przebierać tych kobietek. Stałem na bramce, wiadomo, że jak to opinia na bramce jest, no że tak. Bramkarz to taki i taki. Tak. No i no gdzieś tam... Bramkarz w klubie to akurat lubi gole. No, także wiesz o co chodzi, no na bramce tak. Wiadomo, że to są okazje i tak dalej, ale... Korzystałeś z okazji. No dobra, teraz mogę powiedzieć, korzystałem. Wiesz, 20, w sumie no 18 lat stoję na bramkach i różne dziewczyny widziałem i tak dalej i poznałem, ale teraz naprawdę poznałem taką kobietę, którą mogę na nią liczyć i tak dalej. No wiadomo, że każdy w związku są spadki i tam ten, ale mamy dwójkę dzieci, jest fajnie. No czy wiadomo, że każda gdzieś tam, za ile będziesz, kiedy będziesz, miała być o 15, tak. Jest 15:30 i tak dalej. Później są głucho, nie wiem, filmy, obraz ma, dźwięku nie ma. A jak kobieta twoja ma na imię? Ania. Aniu. No 18 lat stoję na bramkach i różne dziewczyny widziałem i tak dalej i poznałem. Bo w niedzielę nagrywamy, także Nikola jest w Warszawie, w studio Fan Sportu, nie pojechał nigdzie. Ale ja teraz śpię, ona teraz siedzi i mówi, a na pewno zmontowali to wcześniej. Wiesz, nie, to nie. Ja mówię na nią CBD, Centralne tak. Biuro Domowe. No tak. Centralne Biuro Domowe. Ale wiesz co, znaczy jest to najważniejsze, że wiesz co, dobrą matką dla dzieci to jest najważniejsze, tak? Że to wychowanie dzieci, czasami nawet mnie, ja czy gdzieś tam coś to małemu pozwolę, albo czasami mamy do przedszkola, nie chcę iść, ja mówię, dobra, dzisiaj nie chcę ci się to nie iść, to ona wpada, taka wiedźma, do przedszkola, stawaj szybko! Także, nie no, musi chodzić do przedszkola, wiadomo, tak? Tylko mi czasami szkoda dzieci, no bo tam, wiesz jak to jest, patrzeć. Żeby tak uciąć ten temat prywatny, bo nie chcę aż w mocno w szczegóły chodzić, ja bym się chciał zapytać, Nikola, a jak ty oceniasz siebie jako ojca? Jakim ty jesteś ojcem w twoim mniemaniu? Myślę, że jestem dobrym ojcem. Dlaczego? Bo dzieciaki ze mną chcą spędzać czas. Wiadomo, że ta tęsknota, że nie jestem codziennie. Nie, no ja rano wychodzę o 8 rano, wracam o 2 w nocy, 1 w nocy. Wiadomo, że w międzyczasie wjadę do domu, zjem, porozmawiam. Tak uciąć ten temat prywatny, bo nie chcę aż w mocno w szczegóły chodzić, ja bym się chciał. Palatka, no to myślę, że jestem dobrym ojcem, leczkolwiek czasami... Nie macie, brakuje. Brakuje i właśnie jak mnie widzą, chcą ze mną spędzać czas, ale teraz byłem na przygotowania właśnie w Serbii, to 2 tygodnie byłem sam, tydzień powiedziałem, nie, no muszą, jakby tutaj rodzinka musi przyjechać trochę do mnie, bo się wstydziłem, przyjechali do mnie, ale wiadomo, że no jak jest sport, chcesz jakąś, no mówię, no teraz będzie walka, no to wiadomo, że musiałem odciąć się od tego wszystkiego, potrenować, spać, bo mówię, no nie chcę popełnić wcześniejsze błędy, ale wracając do tematu ojca, że no każdy, ja no do wszystkich ojców mówię, macie teraz, na przykład była tragedia w Serbii, 8 dzieciaków zginęło, naprawdę, córki przeszły, bo naprawdę byłem akurat tego dnia w Serbii, przedzieciak, no wiadomo, że tam niepotrzebna ta broń w tej Serbii, to wszystko się dzieje tak niepotrzebnie, 8 dzieciaków zabito, widziałem tych rodziców płaczących tam, bo akurat przejeżdżałem, widziałem i powiem szczerze, że jeżeli macie, spędzacie czasu, zostawcie te telefony, bo czasami gdzieś ktoś już wyjdzie. Wiadomo, ja też zerknę telefon dzieciakiem, a jak dzieciak cię woła, mówi do ciebie coś, zostaw telefon. Jak do mnie dzieciak mówi, ja idę na kolana, żeby być na jego poziomie, tak, żeby z nim rozmawiać, co chce, rozmawiam z nim, bo tego potrzebują. A wiem, że dużo moich znajomych niestety gdzieś tam siedzą, dobra, dałem mu zabawkę albo piłkę, niech się sam bawi. A to jest piękne to, co mówisz, powiem ci szczerze, że no naprawdę. Wiesz o co chodzi, bo ja teraz... W dzisiejszych czasach właśnie jest takie podejście rodziców, jak powiedziałeś, nie? A ty jednak pokazujesz to, że okej, ja też żyję we freak fightach, mam z tym styczność, a wiadomo, że to jest telefon, internet, ale mam dom, mam dzieci i tam trzeba z tego internetu wyjść. Trzeba, bo czasami jest, nawet ostatnio patrzę w zdjęciach, dziecko stoi, tak, mama siedzi obok, tata siedzi obok i trzymają telefon i coś tam robią, tak, i dziecko nie ma z kim się bawić. No wiadomo, że ja też zerkam, no nie mówię, nie ukrywam, ja nawet ostatnio mówię, teraz jak pojechałem, włączyłem się w ogóle do Instagrama, to żeby się skupić, dzieciakom trzeba poświęcić czas, no niestety taka rola rodziców, ktoś po prostu nie ma. Po prostu trzeba, ja rozumiem, też nie mam, tak, jestem w domu, to staram się spędzać czas, piłkę zagrać, playkę zagrać. Wiadomo, że ten tablet, no musi, tak, chociaż godzinę dziennie, tak, żeby nie było to dużo jakby, bo teraz mówią, bo tablet jest zło, telefony są złe, PlayStation jest złe, no ale też musi przez to przejść, tak. Jeżeli ja mu powiem, godzinę dziennie możesz mieć telefon, to jest godzina, nie ma, że bo tata chce.
I te właśnie, i też właśnie mu teraz trochę ograniczyłem tego właśnie patrzę na TikTok i tak dalej, bo to jednak no psuje. Później oglądałem te właśnie te różne rzeczy, oglądałem w tym internecie, a później mi się w głowie to przewija, tak? No nie, rola rodzica, dla mnie rola rodzica jest bardzo ważna i ja się cieszę, że mogę spełniać się, wiadomo, że zdrowie jest najważniejsze. Cieszę się, że mogę się spełniać jako ojciec i właśnie ten czas, ja nie wiem, ludzie ja po markecie, sami wózek, wkładam ich do wózka, biegam z nimi, wygłupiam się, ludzie na mnie dziwnie patrzą, na wielki chłop, a się zachowuje jako dzieciak. Ale tak? Wielki chłop. Ale ten dzieciak właśnie będzie później pamiętał, jak ja dzisiaj dopiero, jak mnie tata zabierał i tak dalej, gdzieś tam, wiadomo, że inne czasy były, tak? Przychodził ojciec narąbany, matka stała w korytarzu na baczność, obiad był na stole i tam nie było zmiłuj się, tak? A teraz są inne, zupełnie inne czasy, jakieś prawa, jakieś to, jakieś... Diety pudełkowe i jedno drugiemu nie gotuje. Nie gotują. Większy, mi się wydaje, że w latach 90. 80. był większy szacunek między ludźmi, tak? Między tą kobietą i tym mężczyzną. Znaczy, wydaje mi się, że większą wartość ludzie mieli do słowa rodzina. Tak, rodzina. Teraz tak, brat z bratem nie rozmawia, siostra z siostrą nie rozmawiają ze sobą, bo pokłóceni, bo ta ma więcej zarabia i tak dalej. Tak, bo matka komuś przepisała coś, a nie komuś. I tu się robią właśnie takie, niestety to jest właśnie przykre to, że właśnie, że pieniądz właśnie tutaj gra taką jakąś rolę. Później ludzie się nienawidzą między sobą, bo tam ma więcej sukcesu i tak dalej. Ja widzę teraz po ludziach, mówię, a ty masz fajnie i tak dalej. Nikt mnie nie pyta, że ja staję o 7:30, wożę małego do przedszkola, później jest trening albo praca, później jest praca i tak samo biurowa, później jeżdżę do klienta. W tygodniu mamy jakby tutaj obiekty jakieś mam takie stacjonarne. Muszę jeździć do ludzi, muszę rozmawiać z ludźmi, z menadżerami, z właścicielami lokali. Bo ty masz swoją firmę ochroniarską. Tak, ochroniarską właśnie. I sprzątającą. I oprócz tego sam też pracuję, tak? No tak. Ja ostatnio byłem na rynku, mi nie przyszedł pracownik do pracy. Ja zamiatałem koło rynku. I ludzie się patrzą, kurczę, mówię. Ty, to ten Nikola z fejmu na szczocie? Wiesz, prace dla mnie, społeczne. Dla mnie jakby tutaj nie ma problemu, czy muszę zamiatać, posprzątać, umyć okna, czy coś, nawet pomagać i tak dalej. Nawet jak pandemia była, to chodziłem, pomagałem ludziom. Znaczy, trzeba być normalny, protestować. Nikola, ja bym chciał wrócić do tego tematu, bo ty właśnie mówiłeś, że stałeś na bramkach. Ja bym chciał się ciebie zapytać, bo to jest częsty taki temat. Spotkałeś się pewnie nie raz i nie dwa z celebrytami, gwiazdami, gwiazdeczkami, które przychodzą na dyskoteki, prawda? No oni chyba jednak nie zachowują się do końca tak jak normalni ludzie i oni, że tak powiem, nawet do was, do ochrony, mają jakieś roszczenia. A ciebie co? Nie, widzisz, to muszę poprawić. Nie ochrona, tylko bramka, wiesz? Dlaczego? Bo no ale jak ochrona... jest w klubie awantura, to wy wyciągacie. Nie, ja wiem, ale chodzi o to, że o ten wyraz ochrona, wiesz? Aha, okej. Okay. U nas w takim świecie jak teraz jest, nie mówi się ochroniarz, tylko bramkarz. Okay. Bo to się jakby kojarzy trochę z policją, jak przychodzi z policją, troszeczkę to. Dlatego mam prośbę, jak mówisz do mnie, to powiedz po prostu bramkarz, czy do bramki, bo okay. Ci co chłopaki, to z nimi stoję, współpracuję, to wiadomo, że to są tak sztywne chłopaki i po prostu, no nie chcę później komuś tam tłumaczyć coś, tak? Dlatego wiadomo, że ja jako właściciel firmy ochroniarskiej, no gdzieś tam, tak, jestem tak i tak z tym związany. No to co tam się na tych bramkach działo? Słuchaj, no wiesz co, dużo przychodziło takich różnych celebrytów, różnych nawet dzisiaj, znaczy wiadomo, dzisiaj trochę się zmieniło, bo ludzie mnie kojarzą, tak? Mhm. Ale wcześniej ludzie, wiesz, oczekują, w ogóle ludzie oczekują, że przyjdą, zapłacą za bilet i oczekują, że oni są, okej, zapłacili za bilet i jak coś odwalą, my ich wyprowadzamy, to później jest problem. A, bo mamy taki problem, bo ja zapłaciłem za wejście, proszę pana. Tak samo, największe sytuacje są, jak jest czwarta nad ranem, mówimy, proszę pani, lokal jest do czwartej, tylko w jedną stronę później puszczamy, tylko wypuszczamy, nie wpuszczamy. Ale ja zapłaciłem za bilet. Ale proszę pani, mówiliśmy wcześniej, jak pani pytała, czy może pani wyjść, pani może wyjść, bo do godziny czwartej wpuszczamy, od nie wpuszczamy. No i wtedy się już zaczynałem i tak dalej. Wracając do celebrytu,
Więc to ja się zawsze starałem rozmawiać z ludźmi, tak? Bo to jest, wiesz, najlepiej uderzyć kogoś, ale wiesz, jak teraz są czasy, że kogoś popniesz, tuchniesz, od razu dzwonią na policję, tak? To jest to właśnie. Teraz że, tak, dokładnie. Teraz jest, wiesz, a to, że on tam naubliżał i tak dalej, to się nie liczy, tak? Zawsze jak, wiesz, jak to jest, ludzie po prostu naubliżają, dasz styczek mu dasz nosa, a proszę pana, zostałem pobity, wyprowadzony i tak dalej. To nie jest tak do końca. Zawsze nawet jak jakieś historie słyszę, że... No i właśnie wracamy do tych lat 90., nie? Gdzie ja pamiętam awantury na bramkach, to były takie, że wiesz, że bramkarze wyskakiwali, lali pałkami teleskopowymi, biłeś się z nimi i nikt na nikogo nie donosił, policji nie było, wszyscy się później rozchodzili, nie? A teraz nie ma, tak. Prowokują, nagrywają, tylko zawsze nagrywają później, jak się dzieje, tak? Tak. Bo wcześniej nagrali, no nie? Tak samo przychodzą, wiesz, no teraz jest problem, dużo jest jakby tutaj z innych obywatelstwach, nie wiem, właśnie chłopaki z Afryki, ciemnoskóry przychodzą i tak dalej, przychodzą też jakby Ukraińcy i też im odbija, każdemu odbija, bo wiadomo, że w klubie się nie pije się sam soczek, tylko pije się wódka też. I wiadomo, że czasami, dlatego ja jeszcze nie piję, bo mi w alkoholu czasami ty nawet odbija. Kawy nie pijesz. Ja kawy nie i wiesz. Ale jak chcesz wody, to śmiało, lej sobie. Chcesz to też? To wiesz. Nie, ja to dziękuję, wiesz, ja to trochę wody, bo... powiem ci, że i nie wiesz, boję się o to, że się odwodnię. Ja troszeczkę, wiesz, trochę na diecie i tak... Słuchaj, no ja widzę, schudłeś, ale to o tym za chwilę pogadamy. Wiesz, też. I powiem ci, że wiesz, no staramy się nie bić, znaczy nie bić, no nie bijemy tych ludzi, tak? Nie można bić, bo to ja to zawsze przemocy używać, ale czasami jest po prostu nie da się. Tak, że nie da się. Wiadomo, czekamy, jak ktoś ruszy na nas, żeby nie było później, ale coraz mniej takich awantur jest na bramkach, przynajmniej tutaj w Łodzi u nas, także... Okej, okay, a teraz chciałbym zapytać się ciebie, no i właśnie, nie mogę używać słowa ochroniarz. Bramkarz. Ale to już nie jest to. Bodyguard. Bodyguard, tak? No to bodyguard. Dobrze. To jaka jest historia Nicola Bodyguard Marcina Gortata? Historia jest taka, że pracowałem w takiej firmy i Marcin robił pierwszy kamp w Łodzi. I mówi, słuchajcie, przychodzi jakiś koszykarz i tak dalej. Znaczy ja zawsze miałem trochę inne... No jakiś koszykarz, nie? Jakiś koszykarz. No, słuchajcie, u nas w Serbii ja się nauczyłem takiego luzu. Nas nie obchodziło, czy ty jesteś milionerem, czy ty nie masz nic. Ważne, jaki jesteś człowiekiem. No tak. Ja tak patrzę ludzi, jakim jest człowiekiem. Nieważne, czy masz buty za 1000 złotych, czy masz dres za 5000, ja cię patrzę jako człowieka. Mnie to nie interesuje. Możemy razem tramwajem jeździć, możemy, nie wiem, ja jeździłem i maluchem, jeździłem i tramwajem i tak samo. Wiadomo, że w jakimś okresie życiowym chce człowiek podnieść tą poprzeczkę, a ja i tak patrzę na człowieka. I mnie to, ta bieda w Serbii mnie to nauczyła, że patrz, jaki człowiek jest. I ja do dzisiaj mam znajomych właśnie z Serbii, co się z nimi kolegowałem, takich samych. Tutaj w Polsce zmieniłem 50 kolegów, przyjaciół i tak dalej. A nie, tam jest tam, bo ludzie cieszą się. Jak ja przyjeżdżam z Polski do Serbii, oni się cieszą. Wow, masz firmę, masz rodzinę. I to jest taka szczerość. Że tobie się udało. Że mi się udało, tak? I my idziemy, kolegujemy się razem. I dlatego mówię, mi ktoś powiedział, a bo koszykarz Marcin Gorta tyle milionów zarobił. No i koszykarz to koszykarz, co tam. I mnie postawili obok niego i tak dalej. Wtedy miałem to trochę 90, tak jak 80, flip i flap, nie? 80 kilo miałem, wiesz, trochę wyrzeźbiony byłem, bo jeszcze tam naprawdę i dieta, i trenowałem, dbałem trochę o siebie. Jeszcze startowałem właśnie jako judoka. No i obok niego. I oczywiście jak moja mama zawsze zadzwoni, gdy nie potrzeba, ja obok niego. Ale mówię, dobra, może coś się stało, może ten. I wiesz, tak stałem, że on jakby trochę tyłem. I ja mówię, panie Marcinie, czy ja mogę odebrać? No nie? On mówi, tak, odbierz. I on słyszał, że ja z mamą rozmawiam po serbsku. I tam 5 minut z nią rozmawiałem. I wiadomo, mama 100 tysięcy pytań, a co, a za ile będziesz, a to. Ja mówię, mama zadzwoni, nie mogę, jestem w pracy oczywiście. Ale poczekaj jeszcze, bo ten ciotka, nie ciotka, i my się rozłączyłem. I w jednym momencie Marcin się odwraca i mówi, po serbsku, mówi, ty piczasz serbski? Ja mówię, tak. A się okazało, że on grał z Serbami w Niemczech i że on dobrze znał serbski. I zaczęliśmy rozmawiać, mówi, co robisz? Ja mówię, ja w takiej knajpie stałem paparazzi do Łodzi i mówi, stoję tu w paparazzi, a w tygodniu pracuję dla tej firmy, to właśnie co wynajęła tutaj, żeby ci właśnie między ciebie obstawiać, bo on to robił, już kampy zaczął robić. Mhm. On mówi, słuchaj, ty nie chcesz u mnie pracować? Ja mówię, kurczę, no chcę, mówię, no ja w sumie... Kiedy miałem, nie wiem, ile lat. Młody jeszcze byłem, tak bardzo mówię, mogę pracować.
Ale na tym się skończył. On wziął do mnie numer, ja mówię, a na pewno nie zadzwonię. Mijam 3-4 dni i wieczorem patrzę, dzwoni i mówię, słuchaj, mówię, ja nie wiedziałem, że on aż taki znany jest, tak? Ja wiedziałem, że znany aż taki. Mówię, gdzie jesteś? Ja mówię, właśnie stoję w paparazzi na bramce, w manufakturze, czy mogę podjechać? Mówię, podjedź. No i podjechał i mówi, słuchaj, mówię, i co chwilę ktoś do nas podchodził. Ja z nim rozmawiam. Czy zdjęcie? Zdjęcie. Ja mówię, to ty chyba popularny jesteś. On mówi, no jestem, no nie. Ja jedyny mówię, Polak w NBA, nie? Ja mówię, jak mi na czym współpraca polegowała. No wiesz, jak chcemy mieć takiego pewnego człowieka i tak dalej. No i tak zaczęliśmy właśnie rozmawiać. Kurczę, on przyjechał 22, coś, myśmy do 5 rozmawiali. I jednak widzę, że przez ten sport, wiadomo, że tam trenuje judo i tak dalej. I on też przez miesiąc czasu był w Polsce, żeśmy jakąś współpracę i tak dalej, tylko na tę współpracę polegała nie jakiś bodyguard, że szedłem obok niego, gdzieś tam, tylko to bardziej polegało, że czy mogę gdzieś i kierowca, bo wiesz, ludzie mylą, że bodyguard, że to nie są amerykańskie filmy, tak, że to chodzisz tu, słuchawka, pistolet, tak, wiesz, tak, tutaj, czysto, snajperzy na dachu. Wiesz, to wiesz, ty idziesz samemu, gdzieś tam w Warszawie byliśmy w klubach, jeszcze wtedy ludzie mnie nie kojarzyli, tak, bo teraz ludzie wiadomo, że gdzieś się pojawią, no, przez ten film, przez ten okres Pudzianowskim ludzie mnie kojarzą, że nie kojarzyli. Ja uważam, że jestem jako psycholog dobry, bo w sensie trzeba to jest takie słowo, po prostu. Ta praca polega trochę na tym, na psychologii, tak? Ty nie musisz, nie wiadomo jakim, co może się, zaproszę, napierdzielasz dobrze, gdzie przyjdzie trzech i cię sklepią, tak? To właśnie my chodziliśmy do jakichś klubów, to była Agnieszka Nadwańska, Maciej Musiał, wtedy jeszcze Jerzy Janowicz był i tak dalej, nawet w Warszawie byliśmy w jakimś klubie i wiesz, ja mówię, kurnia, ja samemu jestem, tak, z nimi, to dużo gwiazd tam było, tak. Ale wiesz, ja z tą bramką gdzieś tam zacząłem rozmawiać, gdzieś tutaj i to jest właśnie praca na tym właśnie bramkarza, bodyguarda polega na tym, żeby sobie, wiesz, wycenić sytuację, tak. Zresztą wiesz, do Marcina to nie jest, że go ktoś porwie, to nie są, nie jesteśmy w Arabii gdzieś tam, że go porwają i tak dalej. Gdzie taki bagażnik by znalazł, żeby go wsadzić. Chodziło o to, że ludzie podchodzili do niego i żeby właśnie, słuchaj, możemy zdjęcia, a w tym momencie, słuchajcie, Marcin jest zajęty, dajcie mu trochę czasu, jest prywatnie, tak. Skończymy zrobić zdjęcie. Bo Marcin jest każdy. Marcin, no mało jeszcze, jak wiadomo, przy alkoholu, tak. Marcina, ale ty jesteś wysoki. Ja pamiętam, zawsze go wkurzało, że ktoś przychodził, ale ty jesteś wysoki, no nie? No. Przecież wiadomo, że jak pisze gdzieś tam, go widzą, że gra w koszykówkę, że ma 2,13 czy tam 2,15, wiadomo, że jest wysoki. Ale wiesz, po wódce, ale ty jesteś wysoki. No tak. Wow. A pozdrowisz moją córkę czy tam mojego. Wiesz, to do pewnego czasu jest fajne, pewnego momentu. No później jak ty siedzisz, chcesz stać normalnie, wypić normalnie drinka w klubie i ci zawsze ktoś to. I ja byłem takim gościem, takim bardziej takim psychologiem właśnie od rozmowy. Słuchajcie, Marcin jest zajęty, dajcie mu trochę czasu, zrobię wam zdjęcie. Czasami nawet ja miałem jakieś takie zdjęcie z nim, podpisałem już, macie tutaj takie. Idź. A ile razy gdzieś tam nawet Marcin nie wiedział o tym, że czy on gdzieś tam dla chorych dzieciaków. Ja mówię, słuchajcie, ja wam ogarnę piłkę, macie tu mój numer, ja wam wyślę piłkę, czy tam jakieś sprzęt od Marcina. Dużo razy było tak, że ja pomagałem ludziom, Marcin o tym nawet nie wiedział. Bo ty jesteś bo dobrym człowiekiem, ty nawet byłeś ostatnio w jakimś... ośrodku wychowawczym gdzieś koło Siedlec, prawda? Tak. Przed twoją walką w sumo stroje się ubierali. Wiesz co, to były fajne tam dzieciaki. Ja im załatwiłem właśnie nawet podziękować właśnie dla chłopaków z Pitbulla firmy, właśnie dla Mateusza, gdzie wiadomo, dam jakąś tam zniczkę. Ja wszystkim, ja nie tylko ja Radzik i trener Marcin Bandel pojechaliśmy, daliśmy im cały. Każdy dzieciaku dostał pod koszulkę i jakieś tam gadżety dostali od nas. I po prostu, no jak mogę, czemu nie, bo mi to było pomagane. Ja mówię, ja przyjechałem tu nie miałem nic. Ja po prostu miałem gdzie jeszcze 10 marek, musiałem iść do pracy. Wiesz, na początku ciężko było. I teraz widzę tych dzieci, tym bardziej, że teraz fajnie, że Radzik pojechał ze mną, trochę powiedział, że za sportem. I ja też powiedziałem, że ja nigdy nie wiedziałem, że będę w Dubaju, tak? A byłem rok temu, bo mieliśmy akurat przesiadkę w Dubaju, bo Marcin Bandel walczył. To stamtąd się wzięło te popularne Jafery? Czy... Jafery? Nie. Jafery są Serbi. To są małe cyganki, które grają właśnie i tak dalej. I nawet te małe cyganki, wiecie, zarabiają na życie śpiewając, tańcząc i tak dalej. Gdzie po prostu... W Polsce mamy takich zakopanych najpopularniejszych. Ja wtedy nagrałem, że tańczyłem z nimi i potwę zgubiłem. No nie. Zgubiłeś? Nie, żartuję, że mnie wyciągnęli. Wiesz, o co chodzi? Że cyganie wiedzą, co chodzi. Tu jedną ręką, tu a drugą wiesz. A powiedz mi, jaka jest w ogóle historia twoja, że ty
trafiłeś do fejmu, nie? Bo to było gdzieś, oni cię zauważyli na zasadzie takiej, że właśnie z Marcinem byłeś blisko, co? Na pewno, czy jak? To, na pewno to, że z Marcinem to na pewno jedno. Drugie jest takie, że właściciel właśnie, znaczy on tam nie jest właścicielem, ale tak powiem, człowiek od wszystkiego, Krzysiek, chyba Kira, właśnie on zadzwonił do mojego trenera Bandla i pytał się, bo akurat wtedy była pandemia, zaczęła się pandemia, to była siódemka i mówię, słuchaj, potrzebuję jakichś chłopaków, żeby nie jechać z Poznania, bo ta firma jest z Poznania, mówię, potrzebuję kogoś z Łodzi, no a ja już z Bandlem się uznałem, mówię, o mam takiego, mówię, właśnie z Marcinem Gotatem, jeździ Nikola i mówię, to on odnajdzie się w tym, no nie? No i nie mylił się, odnalazłem się w tym, wiadomo, że ta pierwsza gala trochę stres, druga, trzecia. Ja tak naprawdę o 10 gali wiedziałem, co robić, tak, bo kurczę, no tu się szarpią, my też ich nie możemy, nie wiem, szarpać, bić i tak dalej. A widziałeś na Heiligu, co było? Jak tam Super Mario z Karwatem mieli... Tak. Wziął go, zrzucił. No, wiesz co, no z jednej strony okej, okay, a z drugiej strony, wiesz, no nie możemy zrobić kontuzji, jak ktoś walczy, kogoś rzucić, tak? No ja też mogę wszystkich... Ale wiesz... Znaczy, mi się później też, no nie ukrywam, mi się też później trafiło z tego hejtera właśnie. No no to jest taki odruch, że on chciał, ja tu i go tak... I mówię, jak on leciał, chudy jak patyk, to ty on złapałeś. On już leciał, mówię, o nie, mówię, kurczę, zaraz będzie, wiesz... Źle, no nie? Ale na szczęście ja trzymałem go do końca. Na judo robię 30 lat, to już mam tą kontrolę, tak? I później od tamtej pory, wiesz, dostałem też trochę, no, wiesz, okrzan od tego, że nie możemy tak, ale to była taka sekunda, gdzieś go już rzuciłem i mówię, nie, on waży 70 kilo, no nie? Ale później nawet po tej gali z nim byłem na afterze i mi się śmiali z tego, no nie? Nikola, ty znasz galę Fame od środka, patrząc tak od mocnych kulis, prawda? Ja bym się ciebie chciał zapytać już nie o te awantury, bo już o nich wspomnieliśmy, co się dzieje na konferencjach, wszyscy wiemy. Powiedz mi, jak ty odbierasz niektórych? Jak powiesz mi jakąś ksywkę czy też imię, to fajnie, jak nie, to nie. Tych ludzi, których my widzimy w obrazku na konferencjach, a ich... poza kamerami, prawda? Bo mi się wydaje, że ci ludzie są zupełnie inni w momencie, kiedy jest dzień dobry, witamy na konferencji Fame, a są inni, kiedy tej konferencji nie ma. No nie, tylko na Fame, wszędzie tak jest, no nie? Wiadomo, że ta adrenalina się każdemu włącza, wiesz? To nie jest tak, że oni wiadomo, że jakby ludzie no, sami stworzyli ten Fame, tak? Dużo ludzi mówi, a tam patologie i tak dalej, a wszyscy oglądają. Wiesz, co chodzi? A nie, bo to jest tam, wiesz, ale wszyscy wiedzą, kto jest Ferrari, kto jest Boński, kto jest Dubiel i tak dalej. Niedługo będą wiedzieć, kto to jest Blowek. Niektórzy, no mam nadzieję. Rozpromowałem go trochę na Fame. Nie żartuję, Blowek jest akurat taki, ja nie wiem, ja słyszałem, jaką sumę mu proponowali i on nie chciał zawalczyć. I nie chce zawalczyć. Ja mówię, chłopie, codziennie... 500 tysięcy. Codziennie, no nie powiem ci ile, ale więcej. 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 No to... I powiem ci, ja mówię, codziennie ci będę dwa liście dawał, bo może, nie wiem, boi się przyjmować. Czy ale trenuje? Bo ja widziałem... Nie, on pojechał do Tajlandii, on trenuje dla siebie. Wiesz co, to jest dobry chłopak, który po prostu... Wiesz co, on jest jak mój młodszy brat. My się zaprzyjaźniliśmy właśnie z Blokiem dosyć przypadkowo, właśnie przez Gortata. I ja go poznałem, jakaś E-liga była sportowa, coś takiego i nie wiem, Marcin dzwonił, żebym przyjechał z nim i mówi, i Blowek siedział obok mnie. I ja piszę do Marcina SMS-em, a on siedział obok mnie, co to za jakiś dziwny, mówię, mało lat obok mnie, no nie. A, on mówi, wiesz, a to najpopularniejszy to YouTuber. Bo ja nie wiedziałem, wiesz. Najpopularniejszy wtedy YouTuber w Polsce. To było 2-3 lata temu, on mówi, nie wiesz, co to jest, nie. Zrób z nim zdjęcie i wyślij córce, no nie. No zrobiłem zdjęcie, wysłałem młody, o tata, to jest Blowek. Ja mówię, co? I tak na niego patrzę, kto? Ja mówię, ty jesteś jakimś youtuberem. Fajnie to nasze spotkanie. A to było, się... on wtedy chyba w tym czasie właśnie był najpopularniejszym youtuberem takim w Polsce, tak, topów, nie? Tak. Wiesz co, i powiem ci, że on jest fajny, bo on ma taki przekaz właśnie, nie robi jakieś głupo, tak? Wiadomo, że on nagrywa jakieś tak, ma swoją tą wenę i gdzieś tam nagrywa coś swojego tego, nawet parę razy byłem u niego na filmiku, że on po prostu jest taki szczery, że tam nie ściemnia, że gdzieś tam i nie ma tych emocji. On jest znaczy, taki ja też go poznałem przy okazji którejś gali w studio KSW i powiem ci, że nie znając się, bo my się nie znaliśmy, rozmawiając ze sobą, mówiąc przy barze, tam nie było alkoholu, ale przy barze, on mi się wydał całkowicie takim
zwykłym, normalnym chłopakiem, on który, jest nieśmiały. On który jest to, pierwszy raz to, że on nieśmiały. Jest popularny w internecie i jego bardzo dużo osób zna, on tego nie pokazuje, nie? Nie. Właśnie on jest takim, no dla mnie jak młodszy brat, no on sam mówi do mnie bracie, do niego bracie. Ja mówię, weź się zgodź na tą walkę, mówię, kurczę. A ta knajpa w Warszawie jest jeszcze? Jest. Jest i wiesz co, powiem ci szczerze, że dużo, teraz wyjechał do tego, długi okres czasu się kolegowaliśmy naprawdę, codziennie do Tajlandii telefon, wyjechał, do Irlandii wyjechał. Ale to nie będzie kręcił drugiego sezonu Trans TV, nie? Nie, on jest dalej tych rzeczy. Wiesz co, on trochę ucieka troszeczkę od tego fejmu, od tego heliku, on trochę ucieka. Nie chce być z nikim związany aż za bardzo, bo ma tu i tu kolegów. Tak wiadomo, no tak. Że helik i fejm zawsze będą konkurencją, mimo że się niby dogadują i tak dalej, ale zawsze jest konkurencja, no, tak? No wiadomo. I właśnie on, właśnie widzę, że tak... Ale mi się podoba, że jest skromny i ja obojętnie go coś poprosiłem, czy co, jak ja teraz ostatnio walczyłem, mówi Nikola, ja muszę być, ja chcę przyjechać, ja jakiś tam mam obowiązki. Był. Wiesz co, i to właśnie był, tak, i tu był właśnie błąd, że ja trochę chciałem z tej walki zrobić trochę show. Poczekaj. O tej walce ja chcę pogadać, bo to jest też fajna, dłuższa historia. A ja chcę, żebyś ty mi teraz odpowiedział na pytanie, które ci zadałem. Mianowicie, czy dla Nikoli ci ludzie, których widzimy na konferencjach, prawda, są całkowicie innymi ludźmi, kamery są wyłączone, czy nie uważasz, że to są poniekąd dobrzy aktorzy? No niektórzy tak. Niektórzy tak, ale wiadomo, że ten cały ten fame, to wszystko się kończy właśnie, walka jest walka, tak? Ale że tak. To ludzie się nakręcają, oglądają, co powie tego na tego, a czasami ten jakby tutaj, jakby między nimi to, co się dzieje, wychodzi od samo od siebie. A, bo ty kiedyś na wywiadzie powiedziałeś o mnie, a pamiętasz, że mówi, no tak powiedziałem, no ile tego cię nie lubię. I się sami nakręcają, wiesz, między to, i to wiesz, i to ludzie oglądają. Zawsze jak jest konferencja, obecnie dzieje, obecnie o której godzinie, przecież to jest grupa, nie wiem, jak jest 300 miejsc na przykład wolnych, że mogą wejść 300, tam jest 1000 osób czeka na zewnątrz. A nuż widelec, ktoś nie przyjdzie, to może wejdę. I wiesz, albo kto pierwszy, ten lepszy, to ludzie przychodzą od 8 rano, a konferencja jest o 20 wieczorem i czekają 12 godzin. Śpiwora. No, ale tak jak się kiedyś bilety na koncerty kupowało. No właśnie, to jest to i są ludzie zafascynowani tym właśnie, znaczy, tym youtuberami, tymi instagramowymi influencerami. Ciężko mi powiedzieć, właśnie jedyny wyraz w Polsce, który ciężko mi powiedzieć, influencerami. No powiedz, influencerami. Influencerami, no. No, niech no, będzie. Ja mówię instagramowy chłopak. Instagramowy no, chłopak, może być. Wiesz, i powiem ci, że ja w tym wszystkim, ja się też to wkręciłem. Powiem ci, że miałem taki okres, pół roku, no tak 8 miesięcy do tyłu, że ja normalnie zacząłem też jakieś nagrywać filmiki, jakieś storki rzucać u siebie. Ja nie byłem kiedyś taki. I zauważyłem, że ten świat, ten jakby internetowy przeszedł na mnie i to zaczęło lekko być, trochę byłem chory na tym punkcie. A znasz takie powiedzenie? Kto z kim się zadaje, taki się staje? No tak, ale wiadomo, że ja z Blokiem codziennie rozmawiałem, z kimś tam rozmawiałem, ale wiesz o co chodzi, że ja po prostu normalnie jakieś story, jakieś jedzenie, wiesz, dla mnie na przykład że ja jestem znaną osobą i reklamuję jakieś knajpy, jedzenie, to ale co jadłem, hej ludzie kochani, jadłem śniadanie, dla mnie to nie, to już szczerze, ja już zacząłem tak robić, ja mówię, nie Nikola, co ty robisz, mówię, kurczę, przecież... Fejmowa Magda Gessler. wiesz, niektóre, ja rozumiem, że niektóre rzeczy gdzieś tam trenujesz, jesteś sportowcem, nie wiem, ktoś ci daje odżywki, musi stawić na Instagrama, oczekują, ludzie cię oglądają. Ale jak ja mam stawić zdjęcie, znaczy ja już tego nie robię, bo już mu trochę mi się, wiesz, to doszłem do siebie, ale to już była choroba, że ja jem śniadanie i stawiam zdjęcie i tak myśląc, przecież niektóre dzieciaki nie mają co jeść, a ja stawiam, wiesz, bułeczkę, nie wiem, z jajecznicą. Ale z drugiej strony, Nikola, poczekaj, że wejdę ci słowo, ty mówisz, że wiesz, no niektóre dzieciaki nie mają co jeść, a ty stawiasz bułeczkę, nie? Ale myślisz, że te dzieciaki, które nie mają co jeść, mają internet i mają Instagrama? Ja wiem, ale wiesz, dla mnie moje sumienie, na przykład wiesz, jak to, albo auto, wiesz, nagrywają ludzie auta, że kupiłem, albo kupiłem, nie wiem, teraz dublię za 500 tysięcy zegarek. Dla mnie to już jest trochę, jest jakaś granica w tym internecie, że
co się mam chwalić, że jak kupiłem, ludzie, nie wiem, byłem leasingi, BMW za 300-400 tysięcy, a do pierwszego nie ma co jeść. To ja znam dużo takich ludzi, tak zwanych pozorantów, że kupują, mówię, auto na leasingi albo pożyczają pieniądze. Ja miałem kolegę, który ode mnie pożyczył 1000 zł, mówi, na rodzinę, a poszedł, kupił saszetkę, nie wiem, Louis Vuitton, bo chciał mieć saszetkę tutaj, żeby... No dobrze, ale... I mnie to denerwuje po prostu, że ja nie mogę... Ale ciebie denerwuje, bo ty jesteś trochę z innej epoki, nie? Prawda? W sensie z innej epoki, z innych czasów. A znowuż, jak chcesz być teraz modny, musisz to robić. No. Musisz stawić. No. Niedługo zabędą jeszcze kupy stawać. Dzisiaj zrobiłem kupę na zielono, zobaczę moją kupę. No, nie? Niedługo tak będzie, zobaczysz. Tylko czekam, kto pierwszy to zrobi. Dzisiaj się wysyłałem na zielono, bo wczoraj jadłem, nie wiem, trawę, kurczę, no nie wiem. No ja miałem sytuację taką, o Boże, parę lat temu właśnie na Instagramie miałem taką sytuację, że tak dla jaj, gdzieś byłem w jakiejś toalecie i był pisuar, zrobiłem mu zdjęcie i napisałem, że właśnie chce mi się kupę, nie? I wrzuciłem pisuar. Wiesz, co się stało? Wiesz jaka lawina, czy ja jestem taki pojebany, czy taki, nie taki, nie? Wiesz, nie? Trzeba było komuś na klatę, przepraszam. Ale wiesz ludzie tak. Po prostu... Nie, ja mam specyficzne poczucie humoru. Ja mam na przykład teraz z chłopakami, byłem strong ekipa i ludzie mówią, a to śmieszne, bo ja mam specyficzne poczucie humoru. Ale... Suchy Krzysiek. Suchy Krzysiek. Z nimi to w ogóle jak spędzam czas, to jest ten. Ale wiesz, jak gdzieś tam jadę, przecież ja teraz byłem u wiosku, znaczy to było wioska cyganów, gdzie ludzie, nie wiem, gdzie ludzie chodzą, jak pokazują te w Kenii, tych dzieci takich chudych, tak. I mają co jeść. Ja jeżdżę do Serbii, Serbowie nie lubią cyganów, nie lubią, bo oni kradną. Ja wiem, że są oni szarmani, że różne rzeczy robią, ale jak ja widzę tych dzieci biednych, gdzie mają co ubrać, to ja jadę do marketu, 150 euro biorę, kupuję im czekolady i jadę, im daję. Zawsze do Serbii, jak jestem, to robię. Nie znam tych dzieciaków w ogóle. A czy Serbowie mają też tak, jak już tak mówimy, kogo lubią, kogo nie lubią, jak na przykład Chorwaci w ogóle, że nie lubią Rumunów, bo właśnie to Cyganie? No właśnie, Rumuni i Bułgarzy u nas to zawsze będzie Rumun, Bułgar, Bułgar. I ale wiesz co, oni mają pieniądze, też nie mają pieniędzy. Bułgaria to Ruscy przede wszystkim. Ja często jeżdżę właśnie te trasy właśnie po Bałkanach i do Polski i ja na stacjach się zatrzymuję. Oni po prostu, no nie żyją jak cyganie, oni na polu, ale to jest fajne, z jednej strony rodziny siedzą na bosaka, tam czy zimno, czy ciepło, jest kocy, kanapki i jedzą, a obok jest McDonald's, no nie? I wiesz, oni mają pieniądze, tylko oni tak żyją, po prostu lubią, tak. Po prostu jedynie. Ja dużo ludzi znam takich właśnie, którzy, nie wiem, mają 5 podkoszulek, 5 par dżinsów i oni żyją. I po prostu mają taki styl życia i z jednej strony to mi się podoba, bo to dziecko się nauczy jakiejś wartości, a teraz zobaczcie. Tata, jak chcemy, mi jak mówi mój tata, chce dzisiaj coś z McDonalda albo coś, to mnie to po prostu szlak trafia. Bo nie chcę jakąś w domu jakąś kanapkę ci zrobić, gdzieś nic ci zrobić, tylko te dzieciaki teraz, albo mówią, że oni są wege. No 12 lat dziecko mówi, że on jest wego, nie je mięsa. Chłopie, masz kiebasę. Ja nawet ostatnio stawiłem zdjęcie mojego młodego, który jeszcze ma 2 zęby na górze, 2 na dole, kupiłem mu kabanosa i bułkę i on to jadł. I on był szczęśliwy, mówię, jakie kurczę tam te słoiczki. Ja to ci powiem, że z tobą to trzeba zrobić coś takiego, jak będzie już twoja kolejna jeszcze walka, bo najbliższa już... To byś musiał 3 dni tutaj siedzieć. Nie, z tobą to trzeba zrobić, wiesz co, z Nikolą przez Bałkany. Wsiądź w samochód, kamera, ty jedziesz na przygotowania, my jedziemy z tobą i kręcimy tych wszystkich cyganów, nie cyganów, których ty nie, pokazujesz. Nie, to znaczy ta młodzież teraz, jakby widziała, jak ludzie żyją, to by się za głowę zapała. No nie, tylko, znaczy, był Kasper Błoński, Blowek, byli właśnie, nawet na te wioski ich zabrałem. To oni tak niby fajnie, ale widziałem, że mi nie pasowało. Wiesz, o co chodzi. Jak oni wcześniej, my z hotelu pięciogwiazdkowego, bo to może Blowek, do luksusów przyzwyczajeni właśnie. Do luksusów pojechali, zobaczyli, ale ze względu na, czy ja im pokazałem, słuchajcie, uważajcie, bo to nam nie będzie widok fajny, dzieciak. Oni na golasa, nie mają co ubrać. To jest tak samo, jak Lexi powiedziała, że poszłaby na pielgrzymkę i wyobrażasz sobie, że teraz poszłaby z Warszawy na pielgrzymkę na Jasną Górę i na przykład musi spać w namiocie. A żeby się wyczyścić z grzechu? Czy... Znaczy nie, no po prostu wiesz, bo jest mocno wierząca, nie? Aha. I wyobrażasz sobie, że poszłaby na przykład teraz Lexi ale w namiocie spanie, wszystko to jest trochę inaczej. Ale niż, to, wiesz. Co mówi, nie idzie. Ja to uważam, ale właśnie oni powinni taki przykładać. Bo jakby ona poszła, to ile on ma tych obserwacji? Milion, gdzieś tam dwa, nie wiem. To nawet nie 10% pójdzie z tych młodzieży. Jeden. Niech jeden człowiek pójdzie, no kurczę. 1% nawet.
my to, co robimy, że nas ludzie obserwują. No ja też chcąc, nie chcąc, gdzieś tam stałem się sławną osobą, może nie aż taką sławną, ludzie mnie kojarzą, to niech biorą przykład, dlatego ja teraz uważam, co stawiam na Instagrama, bo ludzie, jednak dzieciaki biorą przykład, patrzą na mnie, obserwują, wiadomo, dokładnie, są hejterzy, jak to mówią, hejterzy i frajerzy, przecież no to tak, czytają hejterzy i frajerzy. Hejterzy, frajerzy, wiesz, tak, dokładnie. I tak dalej. I wiesz co, żeby ja daję przykład, że nie wiem, rano mogę, ja mogę stać o 8 rano i pracować 20 godzin dziennie, to Zuky Kowalski też może. Słuchaj. Pudzian, bo wszyscy narzekają, Pudzian jest taki, różne opinie są o nim, ale chłop zapierdala zaproszeniem, za wyraz. On stoi, gdzieś trzeba maszyną jechać, jedzie maszyną. Nie wiem, czy to jedzie na pokaz, czy nie na pokaz, ale gdzieś tam musi usiąść, musi ten ciągnąć, tam ciągnąć, musi, nie znaczy, wiem. Przede wszystkim ten... musi się nauczyć tak, tego, musiał się nauczyć tego prowadzić, też, czy nie prowadzić. Ja uważam, bo... że to okej, okay, że on robi, fajnie jest, ale też jakby trochę, no bo domo, nie wiem, może nie jakby, jego życie prywatnie z jego życiem prywatnym, ale też czasami no codziennie te relacje i tak dalej, o 5 rano, czy jestem i tak dalej. Witajcie kochani, i tak, 5 rano pobiegałem, ale tak, to jest śmieszne. Wiesz, i to jest fajnie, wiesz, z jednej strony fajnie, z drugiej strony, wiesz, czasami, wiesz jak to jest, ja też się czasami budzę, czasami mam taki humor, czasami inny humor, być takim samym, ale wiesz, jak codziennie patrzysz to samo i to jest fajnie. I niego tych dzieciaków, jeden chociaż procent, czy jeden dzieciak stanie o 5, pobiega i tak dalej. Fakt, że on później od 5 do 6 biega, a później śpi, tak? Dokładnie. Później śpi, ale ja nie mogę na przykład, ja muszę iść do pracy, tak? I wiesz, każdy patrzy, wiesz, że te dzieciaki patrzą na nich, o, mają auto, mają fajnie, mają... To nie jest tak do końca. Jak widać, bo pytałeś mnie, jak to jest, że tam, jak jest konferencja, to nie jest tak to, co wszystko widzimy w internecie, w telewizji, to nie jest tak samo, jak jest z drugiej strony. Zawsze dokładnie jest druga strona. I ktoś jeździ nową bemką, bo za to bemkę albo musiał zapłacić, albo płaci leasing, kurczę. Dokładnie. To nie jest tak. Ludzie mówią, a masz bemkę, czy nową, czy jakieś tam Audi, obojętnie jakie auto, nowe. Ale za to płacisz leasing, tak samo z mieszkaniem. Moja mama zawsze mówi, Jezus Nikola, kup to w końcu mieszkanie. Mówi, mama, nie jest problem kupić mieszkanie. I mieszkanie, jak kupisz na raty, nie jest twoje. Ty mieszkanie, dopóki go nie spłacisz, nie jest twoje, jest banku. To bo ludzie myślą, a bo wziąć kredyt i tak dalej. Fajnie, że wziąć kredyt. Ale kurczę, ale przy, spłacasz nie, 20 ten lat musisz go spłacać. 30 lat, tak? No. I mieszkanie nadal nie jest twoje, jest banku. Nie jest, tak? Tak. Ludzie tak myślą, wiesz, trochę żyją, ja troszeczkę inaczej, a mówię, na spokojnie, nie ma co. Jeżeli wynajmowałem mieszkanie przez 10 lat, to mogę wynajmować jeszcze 10 lat. Zostawię dzieciakom, wiesz, to jest takie, dokładnie. Nie lubię życia na pozór, to jest najgorsze, jak ktoś robi kogoś siebie, a nie jest tak do końca, ja tego nie lubię, no nie? A słuchaj, a wracając jeszcze do tego tematu, co powiedziałeś, hejterzy, frajerzy i tak dalej, to ja pod każdym wywiadem, który wrzucam, mam informacje i tutaj wszystkich pozdrawiam, że jestem narkomanem i menelem. No sorry, no jestem a nie dla was. No, nie, no przecież, ale widzisz, to są moje żarty. Przecież, ale przecież kolę piliśmy przed wywiadem, nie? No i byliśmy w toalecie. Tak, o, może być. Słuchaj, ale w męskiej, spokojnie. Słuchaj, no z ciboli, nie? Wiesz, to jest najgorzej, że ktoś się, nie wiem, idę ulicą i się potnie, który o, pijany jest, no nie? Tak. Wiesz, i to jest najgorsze, że ludzie, dopóki kogoś nie zapoznasz, ja dlatego mówię, ja inaczej jestem wychowany i do kogoś nie zapoznam, bo ktoś, ile razy słyszę, że hop, uderzył babę, no nie? A to nie patrzę, że wcześniej, że ona go, wiadomo, że nie popieram uderzając i tak dalej, no tak. Ale czasami... Żona mu dwa domu, razy nóż wbiła w plecy, nie? Chodzi. Zawsze patrzę na tą stronę, która tak, jest lepsza. Tak, dokładnie. Nikt nie patrzy, że, wiesz, to co mówiłem, że albo... Kurczę, ty możesz być zmęczony, bo dzisiaj jest niedziela, wymówiliśmy się niedzielę, sobota, wczoraj mogłeś, czy byłeś na imprezie, czy to jest twoja sprawa. A ludzie nie oceniają, tylko nie wiem, że widzą, że ktoś albo nie wiem, jakieś dziwne ruchy robi, albo coś, albo po prostu zazdrość, albo... Ja mam przykład po sobie. Walka z Pudzianem, kurczę, Nikola, tu gościu po plecach, po walce, fajnie, prawie go miałeś tu. A ja kurwa zaproszeniem przegrałem. Przegrałem oczywiście w głupi sposób i sposób, jaki przegrałem. A gdyby nie ta siatka, nie? Gdyby, i wiesz, i tak dalej. Później też przegrałem i wiesz, i nagle patrzyłem, że ludzie... Ale później przegrałeś, bo nie łapałeś siatki. A później trzeba łapać siatkę. Mogłeś łapać. I wiesz, i później widzę ludzie, ale mi się bardzo podobało, że ludzie mówią, Nikola, ty jesteś w porządku, gościu, a nie nadaje się na MMA, no nie? I ja mówię, słuchajcie, no może się nie nadaje, jeszcze będę próbował. Jeśli nie będę nadawał, to się nie będę nadawał. Ale właśnie fajnie to, że ludzie patrzą mnie też jako człowieka, tak? Nie patrzą
jako judoka jestem spełniony gdzieś tam i walczyłem i międzynarodowo i teraz właśnie byłem na zawodach ostatnio i tak dalej. I ludzie mnie lubią, jaki jestem. A to, że mówię, jak właśnie mówisz, że ludzie, albo ty jesteś taki, że jesteś taki, skąd o nim wiedzą? Nie wiedzą. Nie wiedzą, ale fajnie, że zacząłeś wątek właśnie walki z Pudzianem i w ogóle, bo chciałem przejść już tak do tego sportu. Wiesz, jakie ja mam zdanie? Ja mam zdanie takie, że ty tą swoją karierę, nazwijmy karierę, przygodę z MMA, mówiąc brzydko, spierdoliłeś sobie tym, że mimo porażki z Pudzianem nie poszedłeś za ciosem, tylko przestałeś, nie? Przestałeś trenować tak, jak powinieneś, bo mogłeś zacząć dalej trenować, bo ty walkę z Pudzianem miałeś na ostatnią chwilę i w ogóle, nie wdawajmy się w szczegóły, że ty po tej porażce nie zacząłeś po prostu brnąć w to dalej, tylko była to strasznie długa przerwa, gdzieś tam sobie coś robiłeś i nagle przyszła walka na Fenie z wielkim Bu i dopiero wtedy postanowiłeś, kurde, no ja się muszę przygotowywać, zacząć trenować, dopiero wtedy. Nie uważasz, że to tak jest? 100% się zgadzam. To jest prawda, że po walce z Pudzianem gdzieś tam trenowałem, nie było to jak powinno być, aczkolwiek trener Bandel mnie właśnie umorowniał i tak dalej. Trochę, no moja wina jest, no trochę spierdzieliłem ten okres. A za walkę z Pudzianem nie zarobiłeś na to mieszkanie, żeby kredytu nie spłacać? Nie, to już, no, co? Nie, ja zarobiłem. Nie, ja tylko mówiłem przykład, wiesz, dobra, o co dobra. Chodzi, no nie? Okay. Ale no gdzieś tam kupiłem coś. Kupiłem nieruchomości w Dubaju, nie, żartuję. Po opłaceniu podatku tego wszystkiego w dzisiejszych czasach, tak. To nie zostało aż tak, jak no. Było na papierze. Nie, no okej, okay, dobra, ale nie, co z trenerem? Co z trenerem? Bo Marcin co ci Marcin, powiedział? No? Marcin jest taki bardzo, jeden z najlepszych trenerów na świecie, ze względu na to, że jest surowy i tak dalej. Jako przyjaciel oczywiście, jako, nie wiem, bo wiesz co, my jesteśmy przyjaciółmi, braćmi i kolegami i tak dalej. Ja mam taki z nim jakby tutaj... Ale podejście Marcin do ciebie ma na zasadzie taki, że Nikola, w momencie, kiedy przekraczasz próg klubu, to ty nie jesteś moim przyjacielem, nie jesteś kolegą, tylko masz zapierdalać. Straszny jest. Jest straszny. Kończy się trening, wychodzimy z klubu, jesteśmy. Ja się trzy razy z nim pokłóciłem na macie i powiedziałem, ja pierdolę to. Ja mam 40 lat, nie muszę wysłuchiwać gościa, wiesz, o co chodzi. Ale wszedłem w sali i mówię, nie, no co ja robię? Gościu chce dla mnie dobrze, tak? I on zawsze chce dla mnie dobrze. Nawet jak ja robię źle, on będzie chciał dla mnie dobrze. I teraz ta walka, co będę miał, też powiedział Nikola, przemyśl, ja mówię, nie, ja muszę powalczyć, muszę coś zrobić. Nawet jak przegram, jak chcę pobić. Żeby ludzie wiedzieli, że umiem się bić, a nie, że kurczę, wyszedłem do tej walki i nic nie zrobiłem. No dobrze, I to jest problem, że tu masz rację, że ja po walce z Mariuszem powinienem iść dalej, sparować, trenować. Ja gdzieś tam robiłem tarcze, chodziłem na siłownię. Tarcza nie oddaje. Nie dbałem o siebie, worek nie oddaje. Wiesz, o co chodzi? To nie, wiesz co, ja powinienem wtedy iść. Tylko czy ja właśnie chciałem później to robić? Sam nie wiedziałem, powiem ci, co robić, tak? Mhm. Bo też, wiesz, no ja mam też i działalności prowadzę i... No dobra, no ale co sprawiło w takim razie, że podjąłeś się walki z Wielkim Bu? Właśnie z Wielkim Bu było tak, że po prostu oni do mnie zadzwonili, czy gdzie ten, wiadomo, że i finanse i tak dalej też były dobre. I generalnie... Ale zapłacili, nie będziesz po konferencjach latać z kontraktem, nie, że... Nie, zapłacili, za wystawienie, okay. Kontrakt, jeżeli chodzi o moją osobę, nawet ja im wyślę 500 zł, a to im oddam przy okazji. Tu będę jedyny, który fame mi wisi, fan mi wisi, znaczy ja im wisię, niż oni mi, tak? Wisisz. Bo jakieś za bilety jakieś brałem i wiesz... I nie, bo powiedziałeś 500, mówię, czy Ludźwiakowi 500 plus wisisz? Nie. Te szuby właśnie wisi, okay. 500 zł, tam 1000, nie pamiętam, ale wiem, że jakieś bilety się nie rozliczyliśmy, no nie? Przelew, ja dostałem, wystawiłem fakturę, dostałem... Nie, okej, okay, nie chcę o finansach gadać, wiesz, wiadomo. Ale no, generalnie żart. Akurat żart, no, że ja jestem, że... Powiem ci tak, że jestem jedyną osobą, której ja wyszedł fanowi niż oni mi, tak? Ale wobec mojej osoby naprawdę się bardzo w porządku zachowali. Wstając do walki, nie powinienem wziąć tą walkę. Po pierwsze, 140 kilo. Co ja mogę zrobić to 30 kg? Mogę kogoś jednego uderzyć raz, dwa razy. Możesz Ferrariego na konferencji złapać i nie puścić. To jest wiesz, chyba to jest zupełnie inaczej. Walka na ulicy jest zupełnie inna. Walka w klatce zupełnie inna. Walka gdzieś tam w barze czy tak dalej, bierzesz krzesełko, wiesz, o co chodzi. To jest wiadomo. Ale oglądałeś, ty oglądałeś sobie w ogóle na spokojnie, nazwijmy to, no w cudzysłowie, ten pojedynek z Patrykiem? Widziałeś go? Nie. Znaczy nie, czy później oglądałem.
No, jeszcze raz obejrzałem, nie chciałem tego oglądać. A ile ciosów zadałeś? Co? Ile zadałeś tam ciosów? Nic. A jeszcze, ja po prostu mi to tak, wiesz co, ale to jest, to, ja to wszystko biorę na klatę, bo po pierwsze, nie powinno zawalczyć, powinno powiedzieć, słuchajcie, po drugie, była tam, będzie walka, nie będzie walki. Ja gdzieś tam pojechałem na jakiś obóz, z tego obozu wróciłem po trzech dniach. Wiesz, i to wszystko było takie na pół gwizdka robione. Znaczy ja myślę... Trener powiedział... Wiesz, no, co może ten? Może mi podpowiedzieć, ale decyzja leży na mnie. Wiesz, to nie jest jakiś uczniowski klub karate, że ty jesteś rodzicem tam i trener co powie, to tak. To była, wiesz, moja decyzja i tak naprawdę zrobiłem siebie z jednej strony, może nie po śmiewisku, ale zrobiłem siebie troszeczkę chłopca do bicia, tak zwanego, może powiedzieć, Najmana. Tak, no nie chcę się porównać do niego, bo aż tak źle nie jest ze mną jeszcze, ale wiesz, zrobiłem takiego siebie, wiesz, no wyszedł chłopak, dostał w pierdoli, poszedł, no nie? A tu, wiesz, mówisz, że tu sportowiec, trenuje, tu napierdala i tak dalej. I nauczyłem się to. Czasami musisz dostać w pierdol, żeby się czego nauczyć. A nie uważasz, że po prostu przed tą walką, nie dość, że tam były te zawirowania, czy ta walka się odbędzie, czy się nie odbędzie, nie było trochę tak, że ciebie właśnie poniósł ten internet, o którym wcześniej rozmawialiśmy, bo ty wrzucałeś wszystko, co było możliwe, ty chciałeś po prostu, nie wiem, zrobić sobie z gali sportowej, bo takową jest fan, no właśnie, chciałeś sobie zrobić fame, bo Błoński cię wyprowadza, Blołek będzie na trybunach, okej, okay, Blołek spoko i tam koledzy, bo to wiadomo są koledzy, to ten, ale ja mówię, czy ty nie chciałeś po prostu na zasadzie takiej, że to będzie taki twój własny fame na fenie? Słuchaj, ja, no właśnie, chciałem i zrobiłem to błąd. Jeszcze najlepiej, że ja jestem w szatni, ja się rozgrzewam i miał przyjechać kolega po bilety. Ludzie, wiesz co, właśnie to jest to, że ja z Bandlem, Bandl jest mistrzem Brave, tak? Jest. Zdobył pas mistrza Brave. Ja z nim jestem od pięciu walk w narożniku. Ja widzę jego zachowanie. Ja po prostu, wziąć trzeba wziąć przykład, jaki telefon, jaki nic, powinienem odstawić telefon, a ja rozmawiam z kolegą, który nie... Badel mówi zawsze, wkurzają mnie ludzie przed walką, bo pytają, gdzie transmisja, za ile, a on już stawił informację, tylko wiesz, ty, a o której walczyć i tak dalej. A ja po prostu przed walką, bo kolega, który miał przyjechać po bilet, znaczy, nie wiem, przyjechał. Czy pamiętasz, my się przed walką widzieliśmy. Ja widziałem się z tobą wiesz, przed walką i widziałem teraz, się... Teraz tak powiedziałeś, ale w ogóle... I widziałem się z tobą przed walką i widziałem Patryka przed walką. I wiesz, jaka między wami różnica była? Taka, że Patryk chodził sobie po płycie sam, ze słuchawkami w uszach, kaptur na głowie, chodził sobie, wyciszał się, nakręcał się, a ty stałeś z kolegami i gadałeś. No, nie, tak wiesz, podchodzili do mnie jacyś, wiesz, nie no... U ciebie nie było tego zafiksowania się na walkę. Nie, gdzieś tam przez chwilę jak wychodziłem, a później jak wszedłem do tej klatki, nic nie pamiętam. No dobra, słyszałem. A teraz powiedz mi szczerze jedną rzecz taką, bo ty jesteś, wiesz, to, że ty jesteś duży chłop, misio, fajny i w ogóle facet taki, wiesz... Były w szatni łzy z twojej strony, bo wiesz co, mi się wydaje, że ty jak przyszedłeś do Media Roomu po swojej walce, to tobie tam się chciało płakać. Powstrzymałem się, wiesz co, bo zawiodłem siebie przede wszystkim, zawiodłem trenera, rodzinę, zawiodłem, wiesz, synów. Wiesz, no chciało mi się płakać. Ale w szatni? Nie, w szatni nie. Jechałem później, jak wracałem autem, no nie. Kuzyn mnie wiózł, to zrobiłem, wiesz, założyłem kaptur i tak, i normalnie mi leciały łzy. No bo to, wiesz, no, nie wstydno, nie? Żaden wstydno, nie? Znaczy ja płakałem, że przez własną głupotę, po pierwsze, nie powinienem tą walkę wziąć, jeszcze nie. I nie z takim zawodnikiem, bo Patryk później pokazał, że umie się napierdalać, tak? On miał... No umie się bić, no tak? Bokser. No bokser, no co? Ja jako judoka całe życie, po pierwsze, powinienem schudnąć, powinienem jeszcze zrobić tą stójkę, jeszcze posparować ciężkimi i to jeszcze tak 3-4 miesiące. Tylko ja, myśląc, że to będzie jak walka z Pudzianem, że ja gdzieś tam coś zrobię, coś go balę, tylko nie myśląc, że cały ten hejt obok tej walki, cały ten fame, hejt, nie wiem, w ogóle, że to wszystko spadło na mnie tego dnia. I tak miałem raz też na zawodach judo, że to wszystko we mnie spadło i ja przegrałem, pojechałem do Linca na zawody do Austrii. Pierwszą walkę pojechałem do domu. A powiedz, Nikola,
taką rzecz, bo ty... Ja nie mówię, że jestem jakimś, nie wiem, zajebistym, że KSW walczyłem. Ja jestem świadomy, że w KSW walczyłem w przypadku. Byłem w dobrym czasie, ale też w miałeś, dobrym miejscu. I miałeś szansę, której, wydaje mi się, to co oni powiedziałem, się, nie wykorzystałeś. Racja, bo nie poszedłeś za tym ciosem się, jednak. Martin Lewandowski się pytał, czy ja chcę podpisać na więcej. Od razu mnie, bo podpisaliśmy kontrakt, bo musieliśmy kontrakt podpisać od razu. Przed wyobrażasz sobie teraz walkę Darko Stosic, Nikola Milanowicz? A powiem ci szczerze, że sparowałem z nimi, nie chcę tej walki, nie chcę. Bo a ja ci powiem, bo Darko Stosic właśnie, bo ty u niego byłeś, może żebyśmy po kolei tam, żeby widzowie wiedzieli. Ty masz za kilka dni walkę właśnie w Poznaniu, na Poznań Fight Night, tak się nazywa. Gala. Tak. Co prawda ma być to walka z cieniem, bo mamy kilka dni przed galą, ale przeciwnika jeszcze brakuje. To, szukamy, jak tak. Ktoś się zgłosi. To ty byłeś właśnie, bo też wspomniałeś na obozie przygotowawczym u Darko Stosicza, tak. Ale najpierw chciałbym zapytać, czy Iwan Diakowicz, między innymi menadżer Roberto Soldicza, który ostatnimi czasy nie błysnął, to jest dalej twój menadżer? Nie. Już jednak nie, ze względu na to, wybiłeś że... sobie ten pomysł z głowy. Wiesz co, ja nie potrzebuję jakichś menadżerów. On jest menadżerem, bardzo go lubię, bardzo szanuję i tak za nim jest też naszym bratem. On jest menadżerem Marcina Bandla i ja nawet ich złączyłem tam, żeby się właśnie skumali i tak dalej. I Marcinowi na to dobre poszło. Iwanowi też, no bo jest menadżerem mistrza Brave'u, tak? I procenty tak lecą, nie? Procenty lecą, tak? No Iwan jest trochę taka osoba, która po prostu, no wiadomo, no, jest menadżer interesownie, każdy menadżer patrzy interesownie, tak? A Iwan jest Chorwatem? Iwan jest Chorwatem, tak. A Serbowie z Chorwatami się chyba nie lubią, nie? No nie lubią, się dogadać. Nie lubią się i tak dalej. No mówię, Iwan no jest taką osobą, że on wszędzie po Europie i ma Albańczyków, ma Serbów, ma Chorwatów i tak dalej. I z Iwanem nie ma żadnego problemu. Oni chcieli, żebym ja z nim podpisał umowę, tylko ja nie chciałem tak... Ja nie jestem zawodnikiem MMA zupełnie. W sensie jestem zawodnikiem MMA, ale ja w swoją karierę zacząłem w wieku 39 lat. No tak, czyli ty... I ja po prostu nie chcę im gdzieś tam im kręcić w głowie, że słuchajcie... Sam sobie możesz zarządzać, tak dalej. Nie potrzebujesz tego, bo to nie będzie kariera na zasadzie jestem, nie wiem, Marcin Bandel, zajebisty zawodnik, ja jeszcze powalczę, o największe laury. Ja jeszcze jedną, dwie walki zrobię dla samego siebie, to nie jest tak, że muszę, ja nie muszę. No dobra, powiem. I byłeś u Darko Stosicza i... Ale wiesz co, fajnie to jest, że ludzie właśnie jak Darko na przykład, jak on zawsze przyjeżdżał, tego tu gościłem. Byliśmy razem w tym WCA. I ja mu tam ogarnąłem też mieszkanie, ugościłem go. Ja pojechałem tam, chciałem mieszkanie wynająć, bo też nie chciałem tam u siebie w domu, chciałem właśnie odizolować się. Wszystko miałem. Od lotniska, znaczy nie, lotnisko nie, autem przyjechałem, bo byłem tydzień czasu, pojechałem później do dwa dni do Czarnej Góry, bo musiałem jechać tam do cioci, wróciłem. Poczekał na mnie na lotnisku właśnie, miał taką opiekę i takich właśnie treningi, rano dzwonił, przyjeżdżał, jechaliśmy razem na trening, wracaliśmy. Jedzenie naprawdę, no dziękuję mu za to, że naprawdę zaopiekował się. W czerwcu wracasz, nie? Co? W czerwcu będziesz z powrotem u niego. W czerwcu na weselu będę. No właśnie, 3 czerwca. Jestem świadkiem, tak. Darko, świadkiem czy, jesteś Darko Stosicza? Tak, świadkiem. No fajnie, my się zaprzyjaźniliśmy. Darko jest taką skromną osobą. Mały, ciężki taki, nie? Mały, ciężki i tak dalej. I z tego co wiem, mamy nadzieję, że w lipcu zawalczy w KSW i wróci do tego. Czyli Gdynia? Ja właśnie nie wiem, gdzie jest... Mówi się o Gdyni. Tak? No możliwe, no nie? No i 3 czerwca właśnie Koloseum jest, no nie będę, no mam zaproszenie. I właśnie, bo widzisz, nawet... Poczekaj, Viaplay jest? Nie. KSWTV.com będzie w takim razie, bo tam Viaplay chyba nie ma w Serbii. W Serbii nie ma. No to... dużo rzeczy i będziesz nie ma. Oglądać, nie? Dużo rzeczy nie ma. Także... Nie, no ale dobra, powiedz. Ale no. Z tego co wiem, Martin Lewandowski rozmawiał z prezesem MMA Serbii, związku, że chcą zrobić, bo widział Brave, bo Brave był w Serbii, pełna arena, rzeczywiście pełna arena, no niestety Darko przegrał. Tam, i chcą zrobić w Serbii. I chcą zrobić KSW, bo tam się dopiero rozwija to, tak? I chcą właśnie tą galę zrobić i myślę, że tam się sprzedała. A ty w Serbii jesteś osobą znaną, czy nie? Jestem znaną, ale dopiero jak zaczęli chłopaki Serbii walczyć. Znaczy znaną, ludzie mnie znają, tak? Ale największą popularność dostałem właśnie jak Stosicze właśnie w narożniku byłem, no nie?
I tu jest właśnie trochę przykra sytuacja, jeszcze się w międzyczasie stało, że Ilić i na przykład, jak on ma Waso przy Bakoczewicz, nasze drogi się trochę rozeszły ze względu na to, że no nie wiem, tak naprawdę obrażyli się na mnie, że ja z Darko zacząłem działać i generalnie... A Ilić nie jest Serbem? No Ilić jest Serbem, Ilić oni się A razem... Czarnogórcem jest Waso, nie? Ale on mieszka w Serbii, dużo Czarnogórców mieszka w Serbii, on mieszka, zresztą on wychodzi z flagą i serbską i ten... I nasze drogi się rozeszły, ja chciałem, żeby się w takim rozeszły, takim jakby normalnym, tu, ale chłopaki lubią trochę... jakby celebrować i gdzieś tam na jakimś wywiadzie Ilić powiedział, że mu nóż w plecy zabiłem, że na Brewie robiłem zdjęcie z Naruszką. A przecież Marcin Bandel, ja nie znałem Naruszki wcześniej, go zapoznałem w Serbii. Marcin Bandel jest dobrym znajomym. Był jeszcze chłopak z Olsztyna, taki Jezus, a zabiję mnie, bo mu zapomniałem. On był narożniku u Naruszki w Brewie. No nie wiem, z Arachionu? Z Arachionu, ale on teraz otworzył gdzieś tam swój klub z boku, gdzieś do Olsztyna działa. Gdzieś tam może Karol ma... Celiński? Nie, jeszcze jeden taki, Szuliński, coś... Michał Szulimski. Chyba tak. On był narożnikiem, był ten, on jest dobry znany Naruszki i oni byli razem. Byliśmy na ważeniu i jakby Naruszka poszedł do nas i mówił, no jako Polacy z Marcinem zrobimy zdjęcie, no i... I po mojej walce, właśnie przykre, no życie, ja mówię życie takie jest, na komuś pomagasz. Ja Jokerom właśnie, Wasy, czy tam Laziciu ten, bo jeszcze z nimi jest to w jednym klubie, naprawdę jak przyjeżdżali tutaj i oni mówili zawsze, Nikola nam pomógł, Nikola to, naprawdę dużo im dałem i sponsoru im znalazłem tutaj, jakby nie, on za walkę dostał jakąś tam sumę, a taką sumę mu znalazłem też od sponsorów. I myślałem, że trochę mają chłopaki charakteru, a się okazuje, że rzeczywiście to nie wszystko w Instagramie, bo jeżeli ja mam kogoś do ciebie, tak, piszę ci, słuchaj, tak i tak, pogadajmy, a nie no, idę na... Ja nie chcę o nich gadać teraz, tak, bo ja nie jestem taki, ale źle się zachowali wobec mojej osoby, bo im naprawdę tyle im tutaj pomogłem w Polsce przez te 3 lata, że naprawdę po nimi na rękach nosię, się okazuje, że o mnie brzydko gadają, ale ja się później dowiedziałem się, że on, nie, że się nie lubią z Darko, ale gdzieś tam z niego klubu są i tak dalej, że ja z Darko, ja każdemu pomagam, tak, czy to jest Darko, Sarko, no nie tak. Wiem, niech to, ja każdemu pomagam. Tym bardziej, że jakby ktoś mieszkał, byś mieszkał w Londynie i tam by były walki, przyjeżdżały Polacy i masz taką możliwość, im pomógł, to byś pomógł. To czemu nie? Czemu nie, tak? Tak. A układ był taki... Znaczy, chyba, że kogoś bym wybitnie nie lubił, no to... To też chciałaby nie mogło być, no. No. Dokładnie. Ale, no, no i słuchaj, no i wiesz, i oni tu przyjeżdżali, ja naprawdę gościłem i ku na restaurację. Zresztą u mnie na Instagramie, jak przyjeżdżał cały UFD Gym, jest jedno zdjęcie, nas jest 30 przed restauracją w Łodzi, na przykład Cud Miód, to ja ich zapraszałem. I ja to wszystko płaciłem. Ale to nie to, że ja chciałem być fajny, tylko ja po prostu przyjeżdżałem z studiciem, siedziałem nocami. Rozmawialiśmy i tak dalej, bo dla mnie było fajnie, bo to moje rodacy, bo czy Chorwat, czy tam, no Alban może nie, bo Albanu nie lubię, ale na przykład Chorwat... Czyli Popka nie lubisz, bo to król Albanii. Kurwa, nawoziłem go ostatnio, daj spokój z nim. Gdzie go woziłeś? Z Łodzi do Kielc, znaczy nie ostatnio, 2 lata, 1,5 roku temu. O Boże. No, a dobra, a powiedz mi właśnie, no bo jak Popka zawadziłem, nie? Bo ty jak rozmawiamy o twoich przygotowaniach, to ty zjeżdżasz na te no, boczne ja tematy. Taki wiesz o co chodzi, zaczynamy... Nikola, a powiedz mi jak to jest, bo... Z Łodzi chyba jest, albo mieszkał, zawodnik Prime'u, Adam Soroko. O, gdzieś nie ma go w ogóle. Gdzieś, no właśnie pytanie, gdzieś, czy gdzieś... coś wiesz co z nim? Nie. Bo on gdzieś w Łodzi trenował, nie wiem czy on wiesz, u was nie trenował, on był 2-3 razy u nas na sali, ja bym się mijałem, bo u nas są różne grupy i wiesz, ja na przykład dużo mam po południu pracę, to przychodzę rano, tak, i robię rano treningi. Tak samo ludzie myślą, że ja z Karwatem trenuję, czasami z Karwatem mam sparingi, tylko no przy zapaśnicie, widzi mi się tam. On trenuje z inną grupą, ja trenuję trochę też samemu i to troszeczkę jakby no mijamy się, tak, i z roku raz go widziałem na macie. Mieliśmy się i później gdzieś go w manufakturze widziałem. No i później widziałem po jego Instagrama, że on gdzieś tam na leczeniu, coś tam tu, później z Popkiem się złapał. To chyba ja cię... widziałem, że się z Popkiem złapał, to już nie będzie, nie widzimy to dobre. A to jak Popka woziłeś, to on się też tak leczył? No, nie wiem co, powiem ci, to nie tutaj rozmowa jest po prostu, no. Tam się przydał dobry psycholog, psychiata, nie psycholog, wiesz, po prostu mama. No, Nikola, wiesz, może taki styl życia, no nie wiem, ale powinien porozmawiać, wiesz. To były afery z tym jego byłą, znaczy tam
jakąś kochanką, ona do mnie też wypisywała. Jestem kutasem na Twitterze. Nie, tak. To, no, kurde, no. Nie myślałem, żeby sobie fajnie taki zrobić, wiesz, też polatać. Niektórzy mogą mieć kopeksy. Ja żartuję. Nikola, bo będziemy powoli kończyć, ja bym chciał zapytać Ciebie. Kurczę, już? No już, no panie, to już z godzinę gadamy chyba, albo coś koło tego. O niczym, tak. Jak teraz patrzę na to, no. O wszystkim i o niczym. I dużo, to, i dużo ja, ciekawych. Wiesz, ja uciekam z tematu, widzisz, dlatego nie jestem przyjemny do tego. Dlatego ja się chciałem Ciebie zapytać, bo masz teraz mieć walkę. Mhm. Właśnie, nagrywamy w niedzielę, wywiad pójdzie w poniedziałek, walkę masz 13 mieć w sobotę, no ale właśnie nie ma piątek. Nie ma przeciwnika dla mnie, bo ja wjechałem w ostatni moment do tej walki. Znaczy tam już była cała rozpiska, ale jakiś tam chłopak, jedna jakby rozpiska się o ten i ja wleciałem. I jakiś chłopak miał być, walczyć ze mną. Czy jakaś kontuzja, czy jakieś prywatne. Jutro będę wiedział, w poniedziałek będę wiedział, ale myślę, że jutro ogłoszą przeciwnika mojego, tak? No bo już muszą, tak? Czyli dziś, w dzień premiery tego materiału, prawdopodobnie będzie rywal Nikoli. To żebyście wiedzieli, bo tak nagrywamy, jest. Tak jak powiedziałem, w niedzielę. A powiedz mi, bo różnie może być. Różnie może być. Ja już nie mówię o walce, o wyniku walki, ale może dojść do sytuacji takiej, że na przykład w ogóle ta walka się nie odbędzie, bo też tak może być. I co, nie no, co kurczę, wtedy? No nie no, wtedy to, no nic to co wtedy, no zapierdziczam dalej, tak? Ja miałem walczyć w ogóle w Czarnogórze. Bo a dlaczego, ogóle... dlaczego na Fenie nie masz kolejnej walki? Bo coś się mówiło o tym, że będziesz miał jeszcze na Fenie. No ja mam kontakt jeszcze z jedną walkę, umowie. Ja nie chciałem jedną walkę. Oni mówią, nie, wszyscy mają tak, ale jak będziesz chciał inny dzień gdzieś indziej zobaczyć, no to mi nie robimy problemów. To niedługo będzie gala w Pile chyba. Tak, tylko wiesz co, ja tutaj wtedy, znaczy mi nie proponowali, to oni mi nie proponowali. Ja nie ukrywam, że jakby tutaj, że rewanż wielki był, prędzej czy później będę chciał, ja po prostu. Tylko ja się będę czuł już tak na siłę, jak jeszcze schudnę, teraz schudłem 12 kilo. Zresztą na ważeniu, jak będę się ważył w federacji, zobaczcie ile ważę, nie będę mówił ile. 141 kilo ważyłem na Fenie, to było 11 marca, a teraz zobaczycie ile teraz będę ważył. No bo wiem ile zjechałem. Okej, a powiedz mi, bo twoje... ja musiałem chyba zostać w pierdol, żeby się wziąć za siebie, może tak. No dobra, a powiedz mi, czy w grę wchodzą na przykład przeciwnicy dla Ciebie, aha, typu Denis Załęcki, czy... Nie. No nawet, znaczy, raz go widziałem, jak tak powiem, gdzieś tam, jak chciał być tego Szeligę, gdzieś tam się poszedł, no co tam było. A Ty byłeś tam, interweniowałeś? No, ja tam byłem jako drugi, górze? Drugi dobiegłem, no nie, jak drugi dobiegłem. Dobiegłem, nie? Dobiegłem, bo rybkę łapałem później, nie. Jak no, a to, raz... to jak, słuchaj, bo my to znamy, że tak powiem właśnie, a propos tej sytuacji, znamy to z filmików, nie? Jak tam w ogóle było? Znaczy akurat dobiegłem, to już jakby Szeliga tam siedział i gdzieś tam się zasłaniał, znaczy aha, wcześniej też nie musiało jakieś klapsa dojść, czy tam stryczek dostał. Znaczy ja nie wiem, no gdzieś tam słyszałem o tych ludzi, tak, i tak dalej. Wiesz, jak my podeszliśmy, no tam wiesz, chłopaki też z Poznania, no tam wiadomo, że też mocny skład podbiegł i tam oni jakby, znaczy ja Glebę znam. Gleba widział, mówi, dobra Nikola, na spokojnie i tak dalej. I myślę, że ci ludzie też mnie kojarzą skądś gdzieś tam, no wiadomo, że po tej walce Pudziana, no tak, i tak dalej. Mówię, ja tu nie jestem jakimś tam, powiem, kibicem i tak dalej, no ale gdzieś tam otaczam się jakimiś z ludźmi, którzy po prostu z różnych środowisk i ludzie mnie kojarzą, tak? I generalnie jak podbiegłem, widziałem Szeligę i tak dalej, wiadomo, no ich było trzech, on był sam i tak dalej. Patrz na moją stronę jakby punktu widzenia, jeżeli coś mówisz do kogoś, a wiesz, że to ten może ci zrobić krzywdę, jak się gdzieś spotkacie, to nie powinien nic mówić, tak? A może on myślał, że wiesz, że spotkać, gdzieś ich spotkał i tak dalej. No dobrze, a z punktu widzenia ciebie jako... Znaczy nie powinien tego zrobić na arenie, jako bo właśnie... tam były dzieciaki, tak? Jeżeli miałem problem, być może, że Szeliga nie chciał wyjść, tak? Mówi, słuchajcie, chłopaki, nie chcę wyjść, no co nie chcesz wyjść, a po co mówisz i tak dalej. No jeżeli... Wiesz o co chodzi, masz z kim zatarg, no to gdzieś tam się, jeżeli nie chce, żeby to się stało, no to gdzieś, no nie idziesz w jego stronę, a tam się mijali na schodach, no nie? A ty uważasz w ogóle, że takie rozwiązywanie konfliktów na zasadzie takiej, że właśnie wszędzie, gdzie się da, tylko wśród ludzi i w ogóle bicie się po mordach, po pyskach i w ogóle to jest dobre, czy to powinno być rozwiązywane? Nie, nie popieram, nie, popieram tym bardziej, że
mówię, no, tak z jednej strony jakby tutaj... Rozumiesz to, co, że... Rozumiem, po co to robić, po pierwsze są kamery, są świadkowie, nie wiem, jeżeli... Mhm. Ja kiedyś powiedziałem, jeżeli na przykład, bo to najman coś tam mówił, kucharze, jestem kucharzykiem i tak dalej, okej, gdzieś tam poszczypuję i tak dalej, ale jeżeli powiedział, że jestem, nie wiem, jakimś celem czy coś, to bym pojechał do niego, do Częstochowy pod dom i... Zamiast Boksdela. Zamiast Boksdela, ja mówię, chłopie, co ty chcesz, mówię, ale tego, znaczy, najman takie styczki ma, że po prostu wiesz, gdzie może pozwolić, tak? A jeżeli Szeliga, nie wiem, nie interesuje mnie to, co do nich mówił, czy to, co ktoś mówił, no to musi iść z konfekcjami, no. Każde słowo, jak gdzieś, no wiadomo, na zeznaniach jesteś policji i sprzedasz kogoś, to już jesteś frajerem, no sorry bardzo, tak, no bo nie ma tak, tak, musicie co mówić. Znaczy, tak? No, była sytuacja taka, że wiesz, że Janek Błachowicz w momencie, gdy mu ukradli samochód, też nie powinien iść na policję tego zgłosić, nie? No nie, okej, okay, ale nie powinien robić zdjęcia pod komendą. A, okay, to... No, no, to też była, znaczy ja nie jestem rozkminiania, tak, ja po prostu tylko mówię, że jeżeli, no, że ja raz kiedyś powiedziałem na jakieś wywiady, coś odwaliłem, nie będę teraz mówił o tym i na mnie się, moi koledzy dzwonili, ty, co ty kurwa Nikola powiedziałeś tam, tak? No to rzeczywiście, nie potrzebuję to powiedzieć, tak? I dlatego jak gdzieś mówisz coś, ja się teraz trzy razy zastanawiam, bo czasami chcesz dobrze coś powiedzieć, a wyjdzie źle, tak? No dobrze, a Marcin Najman, którego wspomniałeś, że pstryczki ci robi i w ogóle... A to on dla żartu, ja to, wiem, ja go ale... spotkałem na Hajliku, ja mówię, co teraz? Ale ja to wiesz, o co chodzi? A on mówi, no co teraz? I tak starał i mówi, co teraz? A wiesz, widział, że ja żartuję, znaczy tak... Nie, no co ty wiesz, tutaj ręka... Przestraszył się? Wiesz, to nie wiem, czy przestraszył, wiesz, no bo ja nie podeszłem, tak wiesz, ja mówię, jakby mnie no dobrze, wyzwał, ale jakby okay. Mnie wyzwał, nie wiem, od cela jakiegoś, nie wiem, i tak, no frajera nie może, bo nie jestem frajerem, tak, nie sprzedałem nikogo, nie zachowuję się jako frajer, tak, jeżeli mi wyzwał jakoś ten, żeby ja się urodził, to od razu go walił na mordę, nie patrzył, czy są ktoś tak i tak dalej, bo i wtedy, i to co mówiłem, że jeżeli ja do kogoś coś mówię, no ja bym powiedział teraz na Denisa, na przykład, jakieś brzydkie słowo i idę na przykład do Torunia i go spotykam, to on nie będzie stał i patrzył na mnie, będzie mnie walił mordę, tak? No to trzeba wiedzieć, jak się zachować. No ale to Marcin Najman... Ja 20 lat jestem na bramkach i jakoś mi, nie wiem, no nikt do mnie jakichś problemu nie miał, tak? No bo trzeba mi się zachować, tak? Ile razy byłem gdzieś ale tam... Ale jak można mieć problemy do ciebie, jak ty jesteś tylko duży, a tak to misio sympatyczny. No właśnie, wiesz, o co chodzi, no nie? Nie, ale dobra, bo poczekaj, bo ty mi uciekasz z tym tematem, a ja chcę się zapytać o tego Najmana i już będziemy kończyć naszą rozmowę. Najman, jak ciebie zobaczył i ty podszedłeś i co teraz, to wymigiwał się trochę z tego, że tych kucharzyków i tak dalej? Nie, no śmiał się, wiesz o co chodzi. Ja wiedziałem, że on, wiesz, aby on odpyskował coś, powiedział, a co, no to powiedział, a co, kurwa, bym powiedział, już mi się zaczęło, ale on już to śmiechnął się, wiesz, bo to było na Hajliku gdzieś tam, konferencja, tu Radzik był, bo oni nagrywali jakieś Strong ekipą i tak dalej. Tylko ja chciałem jego reakcję zobaczyć, no nie? A ty uważasz, że Marcin Najman to jest zawodnik w twoim zasięgu, z którym mógłbyś walczyć? Ja nie chcę o tym gadać. Nie chcę w ogóle o tym człowieku rozmawiać. Powiem, że nie chcę w ogóle, ja w ogóle nie chcę z tym człowiekiem nic wspólnego, nic w ogóle, nawet nie tylko teraz rozmawiać, bo dla mnie to jest, nie wiem. No dobra, okej. Okay. Nie jest jakiś artysta, jakiś tam, nie wiem, zawodnik gdzieś tam walczy. Ja nie chcę w ogóle tego człowieka wspominać, bo wiem, jak coś powie, że on będzie później coś tam mówił, coś... Nie chcę, w ogóle wiesz, w ogóle nie chcę tego... Ja mogę, nie wiem, porozmawiać o jakichś rzeczywiście sportowcach. On gdzieś tam robi show. Ja mówię, no ja po prostu, dla mnie ten człowiek jest po prostu, niech robi co chce. Ja mu też powiedziałem, znaczy ja mu napisałem, on nie odczytuje właśnie, bo ja to jest taki, że wszystko odczytuję. No on nie odczytuje i gdzieś mu tam powiedziałem, mówię, bo on w jakąś sprawę wywlekł, że jakiś karanych, nie karanych. I ja mu napisałem, imbecylu, jak nie wiesz do końca, jak się sprawa zakończyła, że mnie uniewinnili i tak dalej. No to znaczy, że jestem niewinny, tak? No tak. A on wyciąga, gdzieś tam wysyłał do Fejmu jakieś o mnie artykuły i tak dalej, no nie? No. Także, wiesz, nawet nie o nim gadać, bo mówię to... Czyli donosił. No tak, no tak naprawdę donosił, no. Tak naprawdę, nie powiem kim jest, no nie chcę jego temat, bo... Donosicielem. No, jest donosicielem, no może no. Jest, wiesz, no mi artykuł, wiesz, gdzieś tam jakieś artykuły jestem i on wyciąga i u siebie ustawia na Instagramie i blokuje komentarze i tak dalej, no to no nie wanie z jego strony, tak? Okej, okay. Ostatnie moje pytanie, Nikola, jest mianowicie takie, z kim chciałbyś, pomijając Wielkiego Bu i Remarz, o którym wspomnieliśmy, znaczy, wiesz, skonfrontować się? Czy jest w kręgu twoich zainteresowań
osoba, z którą chciałbyś się sprawdzić, po prostu sprawdzić, bo chciałbyś zobaczyć, znaczy, jak na jego tle będziesz wyglądał. Chciałbym się sprawdzić jakimś takim chłopakiem, w sensie jakimś takim sportowcem, jakieś bez wyzywania, ale nie mam takiego, ja z nikim się nie... No, ale wiadomo, nie chodzi o konflikt, po prostu. Każdy ma na przykład coś tam, wiesz, no ja na przykład, nie wiem, nie gram w tenisa, ale jakbym grał w tenisa, to pewnie chciałbym, nie wiem, zagrać z Djokovicem. Nie, no, z Djokovicem to nie, bo ja bardzo lubiłem Andrea Agassiego. Aha. To ze stare czasy, wiesz, no to chciałbym zagrać, nie? I to jest takie jakby, znaczy, coś. Ja grał. Zawsze chciałem z Pudzianowskim i miałem tą okazję i nie ukrywam, że chciałbym. A wybaczyłeś Bosackiemu? Co? Wybaczyłeś sędziemu Bosackiemu już? No nie, no wybaczyłem, no. Kurczę, wiesz co, wybaczyłem, ale widzę, że on, jak mnie widzi, gdzieś tam unika, no nie? Głupio mu może. Może... Wiesz co, no... Wiesz co, o tej walce nie ma co, wiesz, ja też, wiesz o co chodzi, też mogę iść do przodu, ja tak. Też, wiesz, ale co możesz wiedzieć, jak 2 godziny wychodzisz przed walką i gdzieś trenujesz MMA dla siebie, a tu nagle musisz w walce wieczoru z Pudzianowskim. Tak naprawdę, wiesz, chłopak przyjechał z Bałkanów, w 99 i nagle się znajduje w walce wieczoru w KSW. Ale walka z Pudzianowskim i garza, jaką dostałeś, to chyba nie powiesz, że nie był to twój strzał życia. Bardziej mi chodzi o rozpowodowanie, znaczy o takie, że walce, że w głowie, że walce wieczorów KSW. Ja wiem, że to przypadkowo było. To nie jest tak, że ja może jeszcze w Łodzi, nie zasłużyło, jeszcze w Łodzi i tak dalej. Ale ja bym chciał się przygotować, schudnąć rzeczywiście, bo ty się możesz bić, możesz mieć charakter, zabachnąć, a jak ty nie masz tlenu, to co z tego? Wiesz, co? Okay. Jak ja teraz ta walka tak samo. Tlenowo może wyszło ok, a mi głowa nie zagrała. Jak ja za rok czasu zjadę do 120, teraz zjechałem, nie będę mówił, bo na ważeniu chcę to ten i tak dalej. Dzisiaj zjadę do 100, nie wiem, 18, sam mówiłeś, 118, tu. I wiem, że będę się napierdalał na treningach i nie będę się głową, nie będzie zablokowany, nie będę robił głupich ruchów i judo. No to wtedy powiem, słuchaj, wielki ból, czy Pudzian, chcecie rewanż, nie chcecie, idziemy dalej, tak? Ale i tak mi w głowie siedzi cały czas rewanż, bo... To ty... Ty masz w głowie tylko i wyłącznie rewanże na ten moment. Na temat mam 2 porażki i 2 rewanże. Leczkolwiek mówię, no wielki ból mnie po prostu posadził, mnie zrobił ze mną co chciał. Nie powinno być tego rewanżu, ale co jest, cieszę, że ja sparowałem z nim na treningu. My byliśmy raz na treningu w Łodzi, przy jakiś fame był i tak dalej. I on przyjechał do nas i my sparowaliśmy. On mówi, kurwa, Nikola, ty stawiasz, nic nie robiłeś. Ja mówię, nie wiem, po prostu stawiam. Ja widziałem waszą rozmowę w szatni po... Po prostu, także Nikola, coś się stało? On się pierwszy to zapytał, nie? Wiesz, a ty mówisz, że nie wiesz, co jest, nie? Ja nie wiedziałem, ale to jest, mówię, głowa, psycholog, rozmawiam... Jest psycholog. Jest psycholog, rozmawiam z panem psychologiem, gdzieś mnie tam wspiera i nie, generalnie... I nie jest to Radzik, ani Abus, ani Karma. Nie, no tam, tam gdzie są... Bo ta grupa to... lekarzy specjalistów... To jest specjalisty doradzania. Radzik mi już coś doradził i przytyłem 15 kilo. Woda w organizmie się zatrzymała. Orzeszki. Poczęstowałem ją orzeszkami i tak, na homik mutant się obudziłem. Jego orzeszki. No, także wiesz, ale Radzik fajnie schudł właśnie też. No, kurczę, nie ukrywam, dostałem, to mi może było potrzebne, trochę na laurach trzeba byłem, upaść. Po tej walce z Pudzianem trochę na laurach byłem, trzeba było upaść, teraz chcę dać dobrą walkę, jak przegram, daję definitywnie już koniec MMA. Jak przegrasz nie, teraz w Poznaniu? Tak, już koniec, jakby w sensie już nie będę walczył, bo to nie będzie sensu, nie dam dobrą walkę, to idziemy dalej, wiesz co, no bo to... Wiesz, jak to jest? Ja też mam już swój wiek, swoją też dostawać gdzieś tam w głowę, żeby dostawać i zarobić coś, to też nie ma sensu. Wiesz, ja gdzieś indziej zarabiam, tak, no dalej. Tak. I wiesz, i tutaj jak już współpracuję, no nie chcę być tak zwanym drugim Najmanem, żeby wiesz, gdzieś jakieś za parę lat mi każdy bił, tak? No bo to tak na dzisiaj to wygląda, tak? Nie chcę o nim mówić, ale... Ale coś tam, wiesz, no nie wiesz, o co chodzi. No ja też mam swoją jakąś tam godność i tak dalej. Chcę zobaczyć, bo chcę ludziom pokazać, że chcę się bić, tak? Że chcę wyjść do tego ringu i chcę się bić, tak? A z wielkim bólem nic nie pokazałem. Po prostu stałem i mnie gdzieś tam poruszałem się i mnie gdzieś lał. Ale to już gadaliśmy o tym, że ta walka nie powinna w ogóle dojść do tego dnia i tak dalej. Tak samo trener do dzisiaj nie jest zadowolony, że ja teraz walczę, powiedział poczekaj, jeszcze schudnij, jeszcze naszykuj, ale mówię, Marcin, siedzi mi to w głowie.
Chce. Siedzimy, chce. Chce się po prostu ten, chce wyjść na walkę, chce powalczyć. Akurat chłopaki się pytali, bo wypadła im jedna walka. Nikola, chce zawalczyć. To było jednie, bo teraz też jakieś inne organizacje, to było Silesium. Silesia. Tam jest Dawid jest tam właścicielem. Dzwonił, pisał, że w czerwcu. Ja mówię, w czerwcu mam Darka wesele, jestem chrzestny, tam nie chrzestny, tylko świadkiem. Ja wiem w Serbii, jak wesela wyglądają po tydzień czasu. Ja mówię, sorry, ale ja nie wiem, czy ja wrócę. Czy ja z tego wesela dojadę. Czy ja wrócę, bo mówię, no tam jest tańczenie na stołach i tak dalej, po 7 dni, tak? Trzeba mieć zdrowie jednak na tym, na weselu, także tym bardziej, że Darko jest, mówię, no tak zrobił się moim przyjacielem, chcąc, nie chcąc, naprawdę, ugościł mnie teraz i co, i jemu życzę, żeby ten pas KSW zdobył, bo zasłużył, bo to jest chłopak, który jest skromny, zapiernicza, trenuje. Ja liczę na to, że jak Darko będzie w Polsce, to spotkamy się tutaj w studiu i pogadamy i ja chciałbym zrobić z nim wywiad, ale taki, że wiesz, z Darko można rozmawiać po angielsku. Tak. Ale ja nie chciałbym właśnie tego robić. Ja bym chciał, żebyś przyjechał z nim, aha, i żeby mi on mówił tak po serbsku. A ja tłumaczył. A ty tłumaczył, a wiesz czemu? Nie. Żeby Serbowie też coś mogli z tego rozumieć, bo w Serbii nie wszyscy muszą znać angielski i pewnie dużo osób nie zna. Tak. Ale a tak przynajmniej Jak byłem, 2-3 razy robiliśmy taki wywiad właśnie, czy przed KSW, czy coś nawet, ktoś tam z KSW mówi, żebym ja tłumaczył, bo to wiesz, zawsze jest, no lepiej dla ludzi, tak, lepiej dla nich. Tak. Nie? Bo później Serbowie będą, a co on gada, nie? Tak. A tak będą widzieli. Tak. No to wiesz, dzieciaki i tak dalej. No. Nikola. Dziękuję Tobie, żeby za rozmowę. O wszystkim o niczym, ale tematów naprawdę poruszyliśmy bardzo dużo. Moglibyśmy gadać, prawda? To odcinków byśmy zrobili więcej niż stronkę ekipy, ale po co im robić konkurencję, tak? Także dzięki Ci wielkie jeszcze raz. Zapraszamy, pozdrawiamy. Moim gościem był Nikola Milanowicz. Ja Was też pozdrawiam i obserwujcie, oglądacie. I bawcie się dobrze. A mi do kościoła. Do kościoła. Do 18. Do 18.